cześć, witam was. Dzień dobry, cwaniaki. Testujemy, jak się streamuje na nowej płycie głównej z nowym zasilaczem. W ogóle, co tu się pozmieniało w tym komputerze, to ja nawet nie. Milion rzeczy oczywiście. Jest ze mną oczywiście Jaskier. Chodź Jaskier, przywitasz się. Jaskier aktualnie ogląda bardzo dokładnie, czy wszystko tutaj działa. Także Jaskier, przywitaj się. Zobacz, cwaniaki na żywo siedzą, czatek tutaj leci. Jaskier trochę zmęczony ze względu na to, że właśnie idzie jakaś burza, także jest kitku ten, był u weterynarza dzisiaj również, pierwszy zastrzyk w ogóle przyjął bez na strzała, bez zająknięcia, no nie kitku? Grzeczny kitek, dzisiaj ten, pazurki obcięte, także wszystko jak trzeba, teraz poszedł się położyć na stream decku. Siema, siema, cześć cwaniaki, możemy sobie przejść od razu na główny tutaj profil. A jak widzicie, zmienił się troszkę layoutik. O, i witamy w kolonii Damiana, czyżby tak było? Mam nadzieję, że ładnie tu pokazuje. Nie wiem, właśnie powinno być jako powiadomienie, jako sub, czy jako właśnie ten, czy jako wspieranie, ale chyba jako wspieranie. Kitku, widzę, że myszka ci się spodobała. Nie, nie poluj, no myszka, co ty robisz, świrze? Grumy, ty żyjesz? Oczywiście, że tak, czemu miałbym nie żyć? W ogóle zaraz wam tu będę wszystko pokazywał. Działa Dragon Age, także sobie zagramy jeszcze chwilę dzisiaj na pewno, a już sobie mogę nawet odpalić, tylko kocie, wiesz co, bo mi trochę przeszkadzasz mimo wszystko. Musisz przelecieć w drugą stronę. Przeszkadzasz mi trochę, bo nie widzę, co klikam nawet tutaj na tym, na komputerze. Dajcie mi sekundkę, już tu odpalę wszystko, co trzeba. Vortex, gdzie jesteś, przyjacielu? Oczywiście zainstalowałem wszystkie mody, te, które były zainstalowane wcześniej. Musiałem zrobić całkowity reinstall systemu, dlatego też dzisiaj dobrze będzie przetestować, czy wszystko działa. I oczywiście, moi drodzy, a propos Stream Decka, o którym wspominałem, możemy się pobawić, co wy na to. Zobaczcie, mogę mówić na was na przykład w gęsto. Piąta gens, czy tam szósta, którą byście tylko chcieli. Tylko nie wiem, czy słychać aktualnie. Mogę sobie podsłuch wrzucić. Ja! Masakra to jest. Mogę sobie podsłuch oczywiście odpalać. Możemy, bardzo mi się podoba ten dźwięk. Zobaczcie teraz, jak fajnie brzmi. O, kocie, co ty tutaj robisz? Czemu znowu przeszkadzasz w trakcie streamowania? Łobuzie. No, także jak sami słyszycie, wesoło całkiem. Co tam jeszcze możemy? Możemy zrobić, żeby cwaniak Robin był niczym laseczka. Dorobimy tutaj zaraz, będzie basen, będziemy streamować, kurde, let's go. No, także śmiesznie. Voice mod robiony. Kocie, słuchaj ziomuś, jakbyś nie przeszkadzał nam na chwilkę na streamkach, to by było super. Weno się tam połóż, kocie, jest mega ciemno w ogóle za oknem. Połóż się, cwaniaku, wiem, że ci tu przeszkadzają ten słuchawki trochę, to pozwól, że ja tu kabla pociągnę trochę. O, ciągnięcie kabla na streamie, zaraz mnie zbanują. XD, także wiecie, fajna zabawa. Możemy ewentualnie pobawić się w Radio Demona w ogóle. Zobaczcie za mnie, jak fajnie brzmi, ale jak się trochę dłużej mówi, to wtedy się robi taki straszny efekt, więc lepiej uważać. Nie no, tak to ogólnie fajna zabawa. No i mam ogólnie parę efektów dźwiękowych, mogę przechodzić sobie na przykład między scenami bez problemu żadnego, więc na przykład tutaj mogę pokazywać coś, mogę przejść sobie na drugą scenę. Oczywiście NKHT odświeżył layout dodatkowo, są przejścia, mam liczyć ilość osób oglądających na Stream Decku. W ogóle zarąbiście, no żyć nie umierać. A no i właśnie z tym zastanawiam się właśnie, czy właśnie wspieranko jest ustawione jak trzeba, ale to będziemy widzieć. No to co, w takim razie będziemy testować to, odpalmy sobie Dragon Age'a. W takim razie odpalimy i tutaj cyk, tak i let's go. I przetestujemy, także hej wszystkim, cześć czaty. W ogóle bardzo mi miło was widzieć, poka kitka do kamery, no już pokazałem, poka sobie, poka kota. No i kot dzisiaj, właśnie tak jak mówiłem, kot był dzisiaj u weterynarza, był bardzo grzeczny. W ogóle powiem wam, że pani weterynarz złapała strzykawę, powiedziała, że walimy w dupala. Kot tylko spojrzał na nią wymownym wzrokiem i stwierdził, że nie, no gitara się ma w ogóle i w ogóle wiecie, bez niczego. Ani me, ani bani, kukuryku, kot stwierdził, że fajnie jest, dobra zabawa. No i jeszcze obetliśmy troszeczkę pazurki, bo ogólnie kot kitku miał pazury jeszcze nigdy nie obcinane, więc trzeba było to ogarnąć. I co? I działa wszystko chyba jak trzeba. Sprawdźmy co tam jeszcze na czacie. Wyłącz to na Boga. Dobra, już screenshot nie mogę i grać dalej.
flasmofobię, spoko na razie. Czy ja mam nadzieję, że ja jestem teraz, tak, normalny głos mam, musiałem sobie podsłuch wrzucić, bo już się bałem, że lecę czasem na jakiejś piątej gęstości. Nianbinka, Essa, Wajdok, siema, cześć, cześć. Dobra, start gierki, tak jest. Dobrze, co, zagramy sobie, zobaczymy jak to śmiga. Jak widzicie, udało mi się przejść tę walkę, która poprzednio nas wywalała całkowicie. W tym miejscu był problem właśnie z działaniem gierki. Teraz ogólnie wgram modyfikację, wszystko działa, wszystko śmiga. Sprawdźmy jeszcze, czy w dźwięku efekty dźwiękowe, chyba wszystko jest jak trzeba, możemy ewentualnie troszeczkę podbić, nie pamiętam, ale wiem, że były problemy małe z dźwiękiem. Wszystkie mody wydaje się na to, że działają, przynajmniej tak to wygląda. Streamer pełną gębą z deczkiem, no zarąbista sprawa. To jest w ogóle bardzo fajne, mogę w każdej chwili też zacząć nagrywanie i tak dalej, ogólnie super, super rzecz. O, chyba zaczęło grzmieć za oknem, ach, kurczę. Nie no, kota przeciwko COVID-owi to nie trzeba chyba. Kitku był szczepiony na, no to takie pierwsze szczepienie kocie. Pierwsze szczepienie kocie, w sumie to kot, nie, nawet za bardzo tak nie ten, na co kota się szczepi, to pierwsze szczepienie. Kot, co oni ci zrobili? Nie no, ogólnie to jest takie szczepienie, wiecie, przeciwko większości chorób i innych dziadostw. Okej, czy my żyjemy całkiem dobrze? Tak, jak my żyjemy. To tu coś czaruje na tyle, tak, bo ten emisariusz tutaj, cholera, dobra. Złatwię może tego emisariusza, bo inaczej będzie krucho. Więc szybko go powalimy, kosa w żebra. Okej, bo mi tu leją moją tą. Shale mi tu leją. Spróbuję się trochę odsunąć, żeby mi nie zginęła, bo by było słabo. Mimo, że jest golemiarzem, zadymiarzem, to wiecie. To może paść i wtedy będzie ranna, więc lepiej nie. Dobra, kurloka jakiegoś cwaniaka, pociechamy i tyle. W końcu stream, siemano Krystianie, cześć. No w końcu, jakich modyfikacji używam, to bym musiał podesłać ci, to najwyżej później gdzieś wrzucę czy coś, bo ogólnie to jest ich parę i nie pamiętam ich za bardzo. Większość z tych modyfikacji poleciała mi Paulina. Kodeks o rzeźbiarzach i wbiłem kolejny poziom. Zarąbiście, to mi się podoba. Także później mogę wam powiedzieć, jakich modyfikacji używam. No i kolejny poziom wpadł. Czaty łapki w górę dane, Antrax? No właśnie. O, ciekaw jestem, czy mogę na stream deku sobie ustawić, żebym widział, ile łapek w górę jest. Teraz mi pokazuje 37 oglądających. Nie wiem, czy kłamie, czy nie. Mam nadzieję, że nie kłamie, że ktoś tu siedzi rzeczywiście. Okej, no i tak. Pozbieramy, co się da. Wydaje mi się, że coś z teksturami dalej jest troszeczkę dziwnie. Może rzeczywiście trzeba było pokombinować z instalacją lepiej. Dobra, awansik zrobimy i do 60 zręczności dobijemy. Taka ładna, równa liczba. To jest spoko rzecz. A czego my się tu uczyliśmy? Widzę, że wirujący atak mogę się nauczyć. W sumie czemu nie? Mistrzowskie wyszkolenie bojowe zaczyna wirować śmiertelnym tańcem, atakując pobliskich wrogów obiema broniami. Każde trafienie zadaje normalne obrażenia. Całkiem fajna rzecz, chociaż tak, łotrzyk czy tutaj udawanie śmierci, niby myśmy cios łaski byśmy mogli się nauczyć. Może w szampierze by było lepiej iść teraz? Wytrącenie z równowagi, później zwinna obrona, później precyzyjny cios. No te machanie kosami to wydaje mi się, że nie będzie jakieś super, zwłaszcza, że to włączana umiejętność. Fajnie by było mieć coś na pasywy bardziej. Tu mam bierną szampierza obronę. Niezwykły darcznik, którym po prostu nie ma go tam, gdzie atakuje przeciwnika, otrzymuje premię do obrony. Więc za drugim, z kolejnym poziomem byśmy mieli fajną premię, a tutaj wytrącenie z równowagi. Zmniejszamy obronę przeciwnika, szybkość poruszenia się, jeśli nie wykona testu odporności fizycznej, to chyba pójdziemy w pasywy, tak mi się wydaje. Nie będę musiał zbyt wielu rzeczy pamiętać. Jak twoje dzisiaj dodanie plus 5 w kusze w Welen, Mateusz? No super, fajnie, że dowiedziałem się dopiero po jasna tym, jak... Jasna cholera! A co to za monstrum? Jak mi cwaniaki napisały. Co jest? Masz na jadło dla Kitku. Kitku, dostałeś, kurde, na karmę stówę. To będzie, kurde, tyle puszek, że łowa miła. Tokar, pięknie, dziękuję. Już na samym początku za potężną stówkę. O, cwaniaku, dzień dobry, jak mi miło. No ładnie, ładnie. Widzisz, to dzięki twojemu wsparciu, że uwierzyłeś moje informatyczne zdolności. Udało mi się streama odpalić i teraz będzie można trochę posiedzieć. Spoko, ale nie używaj tych modulatorów, proszę, bo nie brzmi to dobrze. Dlaczego nie? Zresztą to nie będę używał tego cały czas, tylko do pośmieszkowania czasami, bo to jest w sumie, żeby z tego korzystać. Łapki w górę dane, mam nadzieję, że tak, siema wszystkim. No i tak, już to poprawiłem, te plus 5 do kuszy. To pułapka! Dobra, tu jest pułapka, to ja od razu rozbroimy. Oczywiście już to poprawiłem, także spoko cwaniaki, w kolejnym odcinku już będę miał normalnie tyle, ile trzeba tych wszystkich punktów. Niestety, przez to, że gra postanowiła sobie zmienić miejsce, w którym znajdują się te statystyki, to po prostu tak wyszło. O, ale się roz... Ła, burza się... Wiecie co, będę musiał za chwilkę zrobić chyba zamknięcie okien, bo zaczął mocno... A, pułapka, wy w nią wejdziecie za chwilę, cofnijcie się.
Ja rozbrajam. Dobra, czas tu posprzątać, dokładnie. Dobra, posprzątane. Całe szczęście my możemy sprzątać pułapki w trybie ekspresowym, więc spoko. No i burza właśnie przyszła. Mam nadzieję, że nie będzie bardzo waliło piorunami, skoro się odpaliłem. To nie Herobrine, to jednak jest kot, a nie kotka, także to jest Jaskier, a nie Ciri. Miała być Ciri, ale się okazało, że jednak kot postanowił zostać... Znaczy, kotka postanowiła zostać kotem. I no, śmieszna sprawa wyszła całkiem, bo wszyscy stwierdzili zgodnie, że to na pewno jest dziewczynka. A tu się okazało, wchodzę do pani weterynarza, ona pierwsze co od razu, ale facet ładny, coś tam, znaczy, że kot. A ja takie, a kot? A myśleli wszyscy, że kotka. Nie, kot na 100%. Takie, okej. Znaczy, to i tak się jeszcze wyjaśni, powiedziała, że nawet jeśli to się wyjaśni, jeśli ona by się mogła mylić, w co wątpi, to, że w ciągu najbliższych paru tygodni już będzie na 100% wiadomo. No i jest Jaskier. Jaskier ogólnie śmiesznie pasuje nawet lepiej niż Ciri, ze względu na to, że ten kot bardzo lubi śpiewać, miauczeć. I to nie tak, że robi ciągle miau, 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 miau i tak, wiecie, jedno ten, tylko tak ciągle to samo, tylko właśnie tak fajnie, śmiesznie jakby śpiewał. Cały czas inaczej te miałknięcia brzmią. Także to jest spoko. No i tak, i na puchy już tutaj stówka ten. W ogóle tam ustawiłem jakąś chorą liczbę na dotacjach ze względu na to, że ustawialiśmy właśnie layout i tak dalej. Potrzebowałem jakąś większą sumkę tam wrzucić, żeby zobaczyć, jak to będzie się prezentowało. No i oczywiście super, ustawiłem i zapomniałem zmienić, już teraz się zbiera. No cóż. Także dziękuję bardzo. By the way, co ty mu za karmę kupujesz, jak ponad 1000 zł? O właśnie, widzisz, Pikachu, dobrze, że tutaj napisałeś. No to akurat tłumaczę, że po prostu to akurat jest taki ala, powiedzmy, błąd w tym. Później zmienię na jakąś normalną. Ale nie, już mu kupiłem skarm dla małych dla małego kota. Dolina Noteci się nazywa, jakaś taka fajna. Dodatkowo sucha karma to jakieś tam łyżkasy w hurtowej ilości. I wiecie co, muszę niestety mały awk, bo muszę pójść zamknąć okno. Także dajcie mi sekundę, zamknę okno, bo mi zaleje chatę. Okej, okay, przy okazji, jak już byłem zamknąć, to złapałem trochę deszczówki, także... Ja spicie, dobrze kocie, tylko teraz się obudziłeś akurat, jak sobie przyniosłem wodę. No, zaczęło padać, widzisz, jak się okropnie zrobiło, mam idealnie okno, po prostu leje prosto w nogawki. Łapy precz od strasznie złota. Się spaliło. 4 złote! Od pana Ciosa? Mniej niż 3. Dziękuję bardzo. Mniej niż 3, serduszko zaraz to pokażemy. Ciosu, bardzo dziękuję ci. Serduszko zaraz zrobimy. Kocie, nie, cwaniaczku, bo ty jak drapiesz po... Wiem, że masz pazurki małe, ale nie drap po ekranie, bo będzie porysowane. No, także tak, karma jest kupiona, Dyer 11 jakoś muszę połączyć z Gotikiem, po prostu wystarczy zainstalować. Pablo Pueblo, siema. Tak, wystarczy zainstalować, jeśli na przykład zrobisz to przez Spina, to będzie łatwo, prosto, sympatycznie do ogarnięcia. Jeśli sam wgrywasz, to są różne opcje na wgranie... Na wgranie Directa i... czekajcie, genloki tu są, jest jakiś czarodziej? Chyba nie. Więc spoko, zwyczajne genloki i wrzeszczoty. Kurde, wredne gnoje. Także są różne opcje, ale najlepiej jeśli przez Spina, to wystarczy pobrać i on się automatycznie zainstaluje. Bez żadnego problemu. Widzę, że coś z teksturami jest bardzo, bardzo nie tak. A, będę musiał sprawdzić, o co chodzi z tymi modyfikacjami, bo coś tu nie działa jak powinno, zdecydowanie, wyglądają paskudnie ci przeciwnicy znowu. Ale ulewa, cwaniaki, co tu się stało? Ja pitole, jest turbo deszcz i to taki, że normalnie, co tam się dzieje? No to nieźle, ale jak od razu się fajnie rzeźko zrobiło, taki deszcz na betonie czuć, oj, tako Hemingway zaraz przepłynie moją ulicą, co się dzieje, witam, dobra, jakieś grobowce okradam, w ogóle super zabawa, na głębokich ścieżkach jest, mam szansę na moda, bo oglądam cię za 5 dni, z 5 lat, Zeus Antrax, kojarzę się, siema Antrax, ale wiesz co, modów aktualnie nie szukam, nie potrzebuję, ale spokojnie, na pewno jeśli będę szukał, to dam znać gdziekolwiek, że jest właśnie rekrutacja na moderację i... Myślę, że wtedy będziesz mógł spokojnie aplikować. Ze takim stażem to na pewno. Hej, Robino, słuchaj, cwaniaki, cześć, Rafale, witam, cześć, Rafał. Ja mam kota nowego od 6 dni, ma parę tygodni, Nirer. No to mój podobnie w sumie. Mam go od czwartku
No w tym tygodniu chyba 2 tygodnie miną jakoś tak plus minus i też jest taki mały, z 2 miesiące może. Nie kręć się przy routerze, kocie, bo mi klikniesz tam. Już mi raz zdążył listwę wyłączyć, listwa teraz w innym miejscu leży. Fajne jest, gdzieś tam się cofnął, łapką kliknął, wszystko puf, zgasło i to jest. A tu kot pod biurkiem, Eldo. No i tak. Spokojnie, że jest 40 wirusów pobrałem. Nie, no z demoder z jakiegoś jak pobierzesz, to pyknie na chile. Ku, nie ma co się przejmować. Także no, dobra, tutaj ładnie wszystko będzie, że działa. Mogę ewentualnie jeszcze śpiewać na audiotune, jakbyście chcieli. To taka cringe'owa jest zapodobana essa. Nie, no dobrze, weźmiemy na normalnym klinie, będziemy jechać. Tak, można śpiewać, można się śmiać, może być chłop przebrany za babę. Chłop przebrany za babę, to jest szczyt komedii. Nie, no dobra, normalnie, niech brzmi normalnie. Wszystko, ale zalewa, ty, no, za oknem, co tu się dzieje? Dobra, wbijam tu na rejon, siema, siema, gdzie ja jestem? Widzę, że popękany kamień jakiś tutaj jest. Pył, lyrium, nieźle. No i moja ekipa też zebrała, widzę, że tutaj łapy kolejny precz, poziom. Złota. Dajemy wbicka mojemu ziomu. Welniasty, 5 złotych. Łódź Górna, pozdrowienia. O, to tam welniasty zabezpieczaj, bo z Pabianic już do Łodzi leci chmurka z deszczem, także zabezpieczaj, co tam masz, żeby nie zmokło. Bardzo dziękuję za piąta, ale cwaniaku. Jak leci, bardzo dobrze, kot znowu wskoczył na biurko. Nie wiem, tu muszę trochę wody upić. Sztuka przetrwania jest spoko, bo daje odporność na naturę, więc to się przyda naszemu ziomkowi. Jemu za dużo już tutaj nie możemy rozbudować, jak widzicie, zręczności by potrzebował w tamtych umiejętnościach. To możemy mu tu w dwuręczne ukontynuować, na przykład potężne ciosy, niech ma. Sheila, dla ciebie awansik w kondycję mimo wszystko, bo ty jesteś ala naszą tankerą. I co masz? Morderczy cios, regeneracja eksplozyjna, wojnica głazów. Któraś z tych umiejętności, zobaczmy. To jest włączana. Wszystkie są włączane. To niedobrze. Kitku gdzieś znowu się przemknął. Jak tam leci? Bardzo dobrze, for fun. Jutro ostatni dzień w pracy i 2 dni wolnego, także już nie mogę się doczekać. Wy macie kotki, ja syna 3 tygodnie, Krzysiek, no to gratulacje, o kurcze, taki mały to pewnie spać nie daje w nocy. Siema, jak tam dzionek, Netrox, a okej, okay. No ogólnie zalewa po prostu mi świat za oknem, będzie prawdopodobnie słychać grzmoty gdzieś tam w mikrofonie. Łomatko, co się dzieje? Witam. Dzień dobry, kiedyś pisałem ci o modzie z historią Jarkenderu, ale jednak nie mogłem przez jedną osobę wykonać tego pomysłu, dlatego wpadłem na nowy pomysł, for fun. Mod z historią Jarkendaru. Aha, że próbowałeś zrobić. Okej, czyli teraz pewnie jakiś inny planujesz. Dobrze. Nawojnica głazów regenerująca eksplozja. Shell eksploduje energią, zadając obrażenia wszystkim bliskim wrogom, którzy dodatkowo zostają ogłuszeni, chyba że zdadzą test odporności fizycznej. Po prostu są odrzuceni. Jeśli Shell nauczy się tego talentu i aktywni kamienne serce, otrzyma premię do regeneracji i wytrzymałości, zwiększając jednocześnie istniejącą już premię. Zarobiście. Regeneracja dla niej to będzie w sam raz. No oczywiście jeszcze nasza pani Vayne, maginczka, zróbmy jej magię jeszcze większą, lepszą. U niej też rzeczywiście lecimy w ekspertka zielarstwa. Na pewno? A nie, zielarstwo przypadkiem u nas nie robiła ta. O kurczę, ale dupi za oknem, wyłącz komputer, burza idzie. No, już mi raz spaliło kompa, to się zgadza, cholera jasna. Nie, a tu takie miliony po prostu w tym komputerze teraz są, oh no, będzie bida, panie. Kod tam pioruny ogląda, nie, no nie pierdyknie u mnie, bez przesady. Nie można wysyłać donate'ów PaySafe Card, bo nie obsługuje chyba żadna strona, z której korzystam PaySafe Card. I dlatego ja bym bardzo chętnie włączył, ale no niestety stronka nie obsługuje. Snek, bo jak piorun buchnie, to te komputerki będą miały RGB w zasilaczu. A to nowy zasilacz Robin kupił, to by było smutne. I dzwoni do mnie jakiś dziwny numer, wybaczcie, ale nie mogę odebrać. Dobra, ekspert zielarski. Z tym zielarstwem nie pamiętam, co. Wydaje mi się, że nie. Ulepszone bojowe szkolenie będzie fajne, myślę. Bo jednak zawsze te ataki gdzieś tam trzeba wyprowadzać. Pośpiech przypodtrzymywana. Gdy ten tryb jest aktywny, czarodziej znacząco zwiększa szybkość poruszania się ataku całej drużyny, chociaż zagranie powoduje także lekkie pogorszenie ataku oraz szybszą utratę many. Trochę średni ten pośpiech, szczerze wam powiem. Wolałbym chyba coś innego. Magia bojowa to jest postać podtrzymywana, cholera. Te podtrzymywane są słabe, ponieważ strasznie dużo nam many zabierają, a ona potrzebuje many, żeby ten... Kitku, chodź tu, kurczę, no... Cwaniaczku, weź się tu glebnij. Może coś w siłach żywiołu by jej dać, bo ona też czasami się odpala. A może jakąś regenerację na przykład, moja droga? Duch. Tarcza przeciw zaklęciom.
Wyssanie many. Mag tworzy pasożytniczą więź z używającym magii celem, kradnąc mu niewielką ilość many. Ty, w sumie to by regenerowało nam manę. To by było całkiem fajne. To może weźmy coś na regenerację. Kitku. Och, ty psotku, Kitku, nie rób takich rzeczy. No, siedź se tu i leż. Idę grać w Łydka 1. A, tu miłej gierki w takim razie. Piorun kulisty kiedyś spalił mi zasilacz. Nie, nie kraczcie, cwaniaki. Kocie, ugarnij się, kurde, gościu. Także mam nadzieję, że nie. Nie będzie. Był żołnierzu, który niby kogoś zamordował. Okazuje się, że inny żołnierz, jego kolega go wrobił. Żołnierz się ożenił z kobietą, którą ten kolega kochał i zrobił przez to zazdrość, zostaje wsadzony do więzienia. Wow, tylko jaki w ogóle NTR, co jest? O nie, jaka straszna modyfikacja. Myślę, że spoko, ale historia bardzo okrutna dla naszego bohatera, jeśli by miała tak być. Hurloki, pajonki, czyli wszystko to, co uwielbiam. Jak sobie życzę, życzę sobie, żeby pan emisariusz... O, właśnie, zostałem złapany w jakąś dziwną pułapkę. A, wypuśćcie mnie z pułapki! Dobra, wypuścili mnie z pułapki, a ja idę bić emisariusza, który postanowił wysadzić nas z naszą całą... Matko, może jeszcze bardziej lać? Co się dzieje za oknem? Cwaniaki, pokazałbym wam na kamerce, co się dzieje za oknem, ale niestety aktualnie próbuję przeżyć. O Boże, coś tu wyleciało, jakiegoś turbo pustego. To będzie ciężka walka. Mam nadzieję, że jakoś przeżyjemy. Dobra, tego emisariusza jakbyśmy zabili, to by było super. Okej, okay, już jest dobrze. O, coś żre nam Shale. Dobra, czy ty na przykład... Aha, bo ty jesteś zajęta totalnie walką z tymi tutaj. To Shale'a... Czy ty możesz się ruszyć? Nie, masz stuna. Fucken. No ze stunem będzie ciężko. O, już niestety spadła z rowerka. Także my będziemy teraz przyjmować ciosy. Czas się zabawić. Jest źle. Ja bym poszedł pomóc mimo wszystko. A nie, nasza czarodziejka już tu oro zrobiła. Będzie spoko. Przestań walczyć, zacznij zdychać. Dobrze powiedziane. Dobra, hurloki. Musisz szybko ginąć. Dobra, ładnie. Teraz tutaj. Żyjemy jeszcze. O nie, bo pająk zżere moją tą, kurczę. Laseczkę. Zostaw, ty kurde gnoju mojego healera. Dobra, może jakoś tu przeżyjemy. Fajnie jakby ta Slyrium miała co nieco. Dobrze, jest, poszły buffy. Jeszcze tego Harlocka. Kurde, co jest? A, bo ja wziąłem tego. Wiemy kosami. Ładnie lecimy w temat. Wszyscy żyją. Ona odpaliła miksturę z Lyrium, także teraz też będzie już bez problemu. Zróbmy sobie znak śmierci. Wtedy on będzie miał o wiele trudniej. I teraz już łatwa solóweczka. Szybkie ciosy i do przodu. Pokazuje, że nie włączyłeś Antrax. Nie włączyłeś? A, można, ale nie włączyłem. Ojej, to wiesz co? To może dodali jakoś niedawno. To później sprawdzę. Żywa bomba jest, spoko, weźmiemy następnym razem to kar. Okej. Okay. Pewnie, możemy wziąć. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Trzy ciosy, łeb ucięty, czy tam po jajcach, kurde, i porobiony. Prastary mroczny pomiot. Potężna mikstura Lyrium, ostrzy powierzchniowca. Brzmi poważnie i bardzo dużo złota miał ten cwaniak. Super. Dobra, teraz Shale'a by przydało się obudzić. Wstawaj. Dziesięciolecia stania na deszczu musiały mnie spowolnić. No, na pewno to ten. O, i nie masz efektów ubocznych? Co ty mówisz? Wezwanie do boju, wow, okej. Okay. Prawdopodobnie się hilnęła przez Vein. Dobrze. Wygląda na to, że idzie nam okej. Okay. Bo cię baben Robinuś robi live. Łocie baben, Robino. Wow! Słyszeliście to? Słyszeliście to? Ale pierdykło gdzieś całkiem niedaleko, chyba w parku musiało pierdyknąć. Ajajajajaj, zaraz mi spali komputer! Jak wydupi streama, to wiecie, co się stało. To na następnym streamie cel dotacji na nowego kompa XD. Nie, nie może tak być. Kitku! Ja wiem, że ty byś pułapkę rozbroił zamiast mnie, ale wiesz co, zostaw to profesjonalistom. Muszę znaleźć, gdzie tu się rozbraja tę pułapkę w ogóle, kocie. Bo tu linka jest. A jak ja mam rozbroić to, co się dostało? To wiecie, co zrobimy? To ja w sumie mam... Ło, kurde, co jest? To pułapka! Napierdziela mi za oknem XD. Wiecie, co ja bym tutaj zrobił? Niech moja ekipa tutaj zostanie. O, coś tu przylazło. Ty, a jak on przeszedł? Ty, ale zbugowane tekstury są. O mój Boże. Dobra, będę musiał poprawić te tekstury, jakoś coś tu zrobić, bo ci kwadratowi przeciwnicy to nie jest nic dobrego. Ładnie pierdyknęło, Essa. Dobra, dziwne, że się nie władował własną pułapkę. Dobrze wiem, dlaczego się trzęsiesz. Chłe, chłe, chłe. Ja się trzęsę, posłyszę pioruny. Demony wyciągają szpony. Czy coś innego niż Dragon Age będzie na streamach? Oczywiście, że tak. No przejdę do Dragon Age i będzie co innego. Ogren, jakbyś nie wchodził w pułapki, to by było tak super, wiesz, cwaniaku. Ja próbuję wykminić, dlaczego nie mogę kliknąć tej pułapki tutaj. Ewidentnie jest jakby nie do zrobienia. To ja bym wolał wejść w tę pułapkę, już trudno, uruchomimy ją. Nie wiem, co ta pułapka w sumie uruchomiła. Na plecach jacyś przeciwnicy mi wyskoczyli. Okej. Okay. Dobrze, dobrze, nie ma problemu.
Dobrze, dobrze, nie ma problemu. Czekajcie. Tak, tu byli przeciwnicy jacyś? Nie, nikogo tu nie było. Okej, okay, o, ale napierdziela. Burza wali za oknem. Józka piorun strzelił. Znowu pułapkę uaktywniono. Nie wiem, co mi to robi, ale okej. Okay. Jakaś tam pułapka. Kto by się tym przejmował? Eldorado, jedziemy, hurloki. Spanioki robimy. Kot tu... Ej, kocie, nie poluj na hurloka, nie możesz. On cię zje, zobaczysz. Daj kitku. Macie kota, bo nie krzeczy. Proszę. Łapcie kota. Miau. Kitku, no już, no. Siedź grzecznie, zobacz. Ja tu ginę, kurde, drużyna moja. Znaczy, ja w sumie mogę stać w miejscu, a moja drużyna i tak robi oro. Na rejonie, ale kocie, nie przeszkadzaj. Widzisz, nakarmy tutaj pan Tokar i inne cwaniaki wysyłają, a ty taki niegrzeczny jesteś. Zarób trochę nakarmę, bądź grzecznym cwaniaczkiem. Tak, nocki krótkie, ale jest czas na robina i stópki. Na stópki? Co? Bloki mają instalacje odgromowe, a ty w bloku teraz? Tak, jak w bloku, także wiesz, nie boję się aż tak bardzo, że jak pierdyknie, to mi coś wywali, bo mam mimo wszystko instalację dobrą. O, i... ty ten, witamy w kolonii. Kocie, kurcze blacha, idź stąd. O kurde, ale napierdziela essa. Jeszcze bardziej pada deszcz. Może tutaj też powinienem okno zamknąć, ale na razie mi nie płynie jeszcze tutaj do komputera. Ale dobrze, dobrze walą. Dobrze walone jest za oknem. Dobrze, dobrze chłopaki robią dobrą robotę. Także nie powinno być problemów. Czekaj, nie tak szybko. Sheila, co ty tak zapierdzielasz? Chciałem się jeszcze rozejrzeć tutaj, bo widzę, że ten drut potykacz, ale on jest nie do rozbrojenia. Po prostu się A, bo to jest taka jakby pułapka dźwiękowa, że zwracam uwagę przeciwników na siebie? I nie mogę jej wyłączyć w żaden sposób? Nie wiem, trzeci raz przechodzę przez ten drut po prostu. Także kitku, łobuz. Wyłącz streama, włącz później jak burza przejdzie. Nie, no co ty swajaku, nic się nie stanie strasznego. Mam nadzieję, tak to by był fajny shot całkiem. Jak streamer mówi, że nie, nic się strasznego nie stanie. Nie walnie mi piorun i nagle puf, stream offline. Nie no, dajcie spokój, będzie okej. Okay. Musisz zostać wykryta, potem można zrobić. No była wykryta i nie mogłem jej rozbroić, także coś tu się pobagowało. Dobra, biegniemy, widzę, że jakaś sala tronowa przed nami, zrobię save'a. Kitku, łobuz, jak widzicie, także no. Ale nie, ogólnie jest grzeczny dzisiaj właśnie, jak byliśmy u pani weterynarz, to bardzo grzeczny kitku był, ładnie wszystko poszło. Także jestem z niego dumny troszeczkę, chociaż Franca czasami tak do kucza spać nie daje, no ale wiecie, mały kot to one tak mają trochę. Okej, okay, ładujemy się gdzieś tutaj. Dzień dobry, witam. Tam byliśmy po drugiej stronie, czy to tutaj jest? Łapy precz od złota. Nie, to nie tutaj. Bramy Bonmaru jakieś. Dla kitku na mocno akumisz. Niż 3. Bardzo dziękuję za 20 zł, ale pieniądze, ja pierdzielę. Bardzo, bardzo dziękuję. Mocno procentowa karma. Oj nie, czy kitku może taką jeszcze jeść? On jest malutki, pamiętaj. Ale spoko, będzie większy, to myślę, że wiesz, tam będzie dobrą karmę mógł spożywać. Nie no, na razie wiesz, na razie małe koty to... Mały kot to tak, no, muszę dbać o brzuszek i piję takie specjalne mleko dla małych kotów, jem karmę dla małych kotów, no, staram się, żeby wiecie, żeby miał dobrze tutaj z Robinem u mnie tutaj na rejonie, no nie? Taki jest fajny. Bardzo fajna gierka, polecam ograć do końca, pozdrawiam jego grania, Titan. A, dziękuję. Znaczy, jeśli chodzi o Dragon Age'a, to wiem, no, jesteśmy już dosyć daleko, no, może nie, że jakoś super daleko, ale trochę nam się udało przejść. Mapę bym poprosił. Okej, wydaje mi się, że tam będziemy musieli iść dalej, a tutaj jest jeszcze jakieś miejsce, które ewidentnie dobrze było sprawdzić. Już biegnie nam jakaś ekipa i to wcale nie Freeza żadna, ani jakieś tam, tylko jakieś kurde wredne gnoje. Zaczekamy oczywiście na nich, niech przyjdą do mnie. Najlepiej jest po prostu zaczekać na przeciwników i spuszczać w pierdy, jak podejdą, bo wtedy nie będę musiał się z nimi wszystkim bić na raz i to będzie wygodne całkiem. A te genloki pojedyncze to są łatwiutkie do zrobienia. Ule pierdyka. U mnie już grzmi, Bartek? No to może gdzieś niedaleko mnie. Nie wiem, ile aktualnie jest burz jakby w Polsce aktywnych, ale centrum jest rozpierducha. Także no, całkiem wesoło. Nie no, będzie to dobrze. Stream już od 28 minut i żadnego powiadomienia o tym. O nie! Kurczę, no, bo to w sumie tak też ten. W sumie mogłem napisać coś, ale też tak sam siebie zaskoczyłem trochę tym streamem. Bo stwierdziłem, że po prostu chcę przetestować, jak działa, czy wszystko ładnie śmiga i w ogóle. O, jak to ogłuszenie, co mi ogłuszyło? Holy shit, dobra, nawet nie wiem, co bije. Biegam w kółko póki co. Dobra, weźmy się po prostu od lewej do prawej. Będziemy iść i klepać genloki. No niestety YouTube też nie daje powiadomień ostatnio. Dostaję często właśnie informacje od was, cwaniaki, że ej, Robino, bo odcinek leciał, a ja nie widziałem i dostałem dopiero przy jakimś tam trzecim z kolei, no nie? I ktoś musi nadrabiać trzy odcinki, bo go YouTube nie powiadomił. Także trochę wredne. Cóż zrobić? Tak ten YouTube działa czasami różnie. Dobra, i tu jakiś mistrz czego? Kuźni. Okej. Okay. To mistrz kuźni do... Oj, ty, Sheila wykwitowała. Jak to się stało?
Co tam się dzieje? Może tego Genloka, co strzela z łuku, najpierw za chwili. On będzie wkurzał troszeczkę. Pięknie. No i teraz z tego mistrza. To szybko zrobimy. Czy ty, moja droga, czy ty byś mogła wskrzesić... Czekajcie, który to był? Masowe pobudzenie, to nie było to. Regeneracja, uzdrowienie grupy, pobudzenie, ożywienie. Za mało masz maniorki, to niedobrze. Maniorka, gdzie jest mamoniorka? Trzeba szybko tutaj, kurczę, wziąć jej lirium zapodać. Nie masz nic już z lirium? Wszystko żeś wychlała? Dobra, trudno. Wypite zostało, nic nie zrobisz, mógł pojeździć, nie pojeździ. Dobra, panie kuźni mistrzu, szkoda, że mi też się skończyła moja ta energia, żeby cię tutaj wziąć ładnie. O, dostał stulka, no i to mi się podoba. Chciałem rzucić tutaj znak śmierci na niego, ale mam za mało wytrzymałości. A ona się też regeneruje tak, jakby chciała, nie mogła, także co zrobić? Nie. Dobra, o i teraz na śmierci, no na koniec akurat jeszcze możemy mu zapodać. No i pięknie, 107 expa. Siema Kuba, siema siema, było pingowane na Discordzie o streamie. No wrzuciłem też link. Filip, siema, u mnie było pingolo YouTube'owe, więc przynajmniej u jednej osoby działa. No i ładnie, to chociaż tyle dobrego. Potężna mikstura z lirium, no fajnie, fajnie, dziękuję bardzo. Otwórzmy sobie skrzyneczkę, łuk pomiotów, sprzedam go szybciutko, jak tylko znajdę jakiegoś handlarza. Kolejna mikstura z lirium, potężna mikstura z lirium, bardzo fajnie. Dobrze, że te mikstury wpadają, a dzięki temu oczywiście mamy tutaj czym naszą Vein sztachać, żeby mogła czarować. Duża tarcza i kamień. Także siema. Cześć Dominiku, jak tam? A dobrze, dobrze, właśnie burza przechodzi nad miastem. Na szczęście nie pierdykło. Wydaje mi się, że teraz już nawet troszeczkę przestało padać, więc może idzie sobie już dalej i będzie spokój. Tak, a wiecie, szybkie urwanie chmury, pierdykło parę razy i spokój. Także cieszę się. Także no, zawsze parę osób. Aktualnie pokazuje mi, że 36 oglądających według Stream Decka jest. Także bardzo, bardzo mi miło wszystkich powitać. Jeśli łapki w górę zostawiliście do tego, to już w ogóle bardzo, bardzo fajnie. Jak coś, to pasek umiejętności można powiększyć przez całą długość monitora. No niby tak, wiem, ale wiesz, nie korzystam z tych tutaj, nie korzystam z tych dodatkowych slotów jakoś specjalnie, więc ten malutki taki paseczek tutaj gdzieś mi bardziej odpowiada. Nie zasłania aż tak bardzo, no nie wiem, jakoś tak już się przyzwyczaiłem trochę do niego i dlatego. Ale okej, w razie czego będzie można. Okej, czyli tu byliśmy, więc pora na drogę numer 3. Jedyną słuszną drogę. Jak coś, to tak, pasek jest tutaj ten. Jem karmę dla małych kotów. Co? Ja jem karmę dla małych kotów? Kot je karmę dla małych kotów. Shit, man. I piję mleko dla małych kotów. Kot, także ten. Wszystko koteł. Koteł jest grzeczny i wiecie, i w ogóle bardzo fajny. Poszedł chyba się położyć, prawdopodobnie w kontenerku, bo bidny. Ty, co mnie chce bić i gdzie to jest? A, na plecach. Okej, spoko. Biegnijmy. Biegnijmy spuścić pierdy temu, co jest na plecach. Szybko ruszymy do walki, tak jak powiedziała to Vein chyba. O matko, Vince bez matki nie miała. Co tu się dzieje? 5000 ogłuszeń, uwielbiam to. Dobra, pójdę pomóc mojej healerce, bo ona bardzo mocno dostaje. Typowy healer. Kurczę, dorwali się do niej. Ej, no gdzie ty, Velaya, biegniesz? Co ty robisz? Dawaj, dawaj. Dobra, ten wrzeszczot zabity, tam ci się jakoś trzymają. Tutaj się ta akcja. Okej, tekstury znowu dziwnie się naprawiły magicznie. Okej, okay, potem można koce w żebra. Hyc, 41. I pięknie. Dobra, jeszcze coś żyje? Tak, jeszcze jedną rzeszczocik. O, nawet dwa jeszcze, dobra. To z dwiema brońmi i porobieni. Okej, okay, ładnie poszło. Zastanawiam się, która modyfikacja psuje tekstury. Mam wgrane wszystkie, które potrzebne są, żeby działało to jak należy, ale jak widzicie, mimo wszystko dalej problemy. No cóż, taki ten Dragon Age, w sumie stara gierka, więc i te mody różnie potrafią działać. Ja ze dwóch, pewnie Antrax, spoko. Jak tam Wiedźmin Go? A, bardzo dobrze, to Kar, powiem ci, że już wbity chyba mam 16 poziom, w drodze do 17 jestem, tak plus minus, czy 15 w drodze do 16. Powolutku mi idzie, bo w sumie jeszcze nie miałem czasu, żeby wyjść tak po prostu i wyjść tylko po to, żeby pograć. Tak to zawsze gram gdzieś przy okazji czegoś, więc no ciągle brakuje mi tak chwili, żeby móc sobie po prostu pójść i pograć. Ale muszę przyznać, że całkiem przyjemnie się gra, zwłaszcza, że teraz na tych wyższych poziomach już na tyle dobrze mniej więcej ogarniam, że jestem w stanie pokonać tych przeciwników w miarę łatwo, mam też te wszystkie oleje jakieś różne, więc bardzo się przyjemnie gra, w ogóle bardzo miła gierka. W porównaniu do Pokémonów ta różnica taka, że po prostu, wiecie co, musimy to zrobić to trochę taktycznie, wycofam drużynę w ten korytarz. Żeby to przyszło do nas, a nie my, wiecie, lepiej jak przeciwnik przyjdzie do nas, a nie my do przeciwnika, bo w ten sposób większa szansa, że ten. Dobra, drużyno, stójcie tutaj. Znaczy w sumie to mogę was tak zrobić, że tak,
I teraz tak, i teraz healerka będzie na plecach, a my na przodzie. Szkielet pożeracz? Co ty gadasz, szkielety? Okej, dobra, z tym się jeszcze chyba nie byliśmy. Na szczęście szkielety łatwiutko, Essa, kostki do wyklepania. Pożeracze jakieś tutaj. Masz ze swoje pożeracze paskudne. Zaraz, 73, jaki hit w ogóle, wow. Konkretne, konkretne wpierdy. Spuszczamy, bardzo ładnie. I z tych pożeraczy też Lerium wypada, więc subcio zabawa. Więcej Lerium potrzebuje i pieniądza, dobrze, dawajcie. Wiedźmy bardzo fajnie. W porównaniu do Pokémonów, tak jak chciałem powiedzieć, to, że naprawdę, no trzeba po prostu tam się postarać trochę, bo tak to w Pokémonach było tak, że się wiecie, rzuciło Pokébolem i się czekało, czy wejdzie, czy nie wejdzie i tyle, no nie? A tutaj trzeba jednak tam zaatakować, obronić się, później rzucić jakąś petardę i tak dalej. No ogólnie się trochę dzieje w trakcie walki. No i to jest fajne, to mi się podoba, jest taka gierka ten. No i są zadania również fabularne, fajne. Ole, kurde, pierdyknęła, ty. Nie, no Shayla się odpaliła, dobrze, to mi się podoba. Coraz lepiej idzie jej tutaj walka. Kitku za malucha, a tata Robin pobaw się ze mną, Kitku za 6 miesięcy, wedej mnie stary, spokój, nie zawracaj mi gitary. No pewnie tak będzie. No zwłaszcza, że będzie trzeba wykastrować kota niestety. Jajeczka będą ucinane, dobrze, że kot nie słyszy, bo się już obraził pewnie. Chłe. Ale tak, ale no ze względu na to, że kot będzie w domu, a niestety jak będzie sikał, to będzie i śmierdziało i w ogóle będzie brudził bardzo, to właśnie podobno trzeba go od razu szybciutko, ciach, jajca i kurde, koniec. Ja wiem, że smutna sprawa, no ale co zrobić, takie życie. Biednego kota. Weronka, siemaneczko, jak idzie gra Dominiku? Bardzo dobrze, jak widzisz, głębokie ścieżki nie stanowią póki co dla nas większego zagrożenia. Biegamy, latamy, bijemy i w ogóle dobrze idzie. No a cwaniaki, jak wam się podoba ten mniejszy layout, gdy jestem troszeczkę wyżej, nie zasłaniam tego, co pode mną, czyli na przykład w gotiku paskamany bym nie zasłaniał, albo jakiegoś kompasu w cyberpunku i tak dalej. Dajcie mi znać, jak wam się widzi tutaj nowy layout od NKHT, od cwaniaczka Mateusza. Dajcie cynk. Mati mi pomagał ustawiać tutaj właśnie wszystko, więc mam nadzieję, że wszystko jest ok. No i podoba mi się, że właśnie taki jest dosyć minimalistyczny, fajny, nie zasłania zbyt wiele. Widać wszystko, co ma być widzieć. Trochę w prawo. TF? W prawo, że w prawo mnie bardziej powinien być? Żeby kotku był raźniej, możesz swoje też ciachnąć. Nie, moje zostają, chociaż tam kurde ten... Nie, ja to tak ten, nie no, Kitku myślę, że się nie będzie tak, no, ubolewał bardzo nad brakiem, moch. Chociaż kto wie, kurczę. Nie jesteś przyklejony do prawej. No właśnie wiem, no ogólnie w oryginalnej formie właśnie byłem troszeczkę, miałem być troszeczkę od prawej odklejony, ale spoko, mogę też ewentualnie się troszeczkę... nie, to chciałem przesunąć, holy shit. Mogę troszeczkę się bardziej do prawej przesunąć i layout w sumie też bym mógł wtedy... Czy ten layout, tom. A ja tylko to przyciąganie dziadowskie. A czekaj, tak, bo to nie jest tak ten. To nie takie proste. Czekajcie, muszę przyciąganie, czułość przyciągania na zero ustawić, bo inaczej tego nigdy nie ustawię. Czekaj. I to by było mniej więcej tak, okej. Okay. Dobra, ładnie zasłania napis ten, cyk. A, i jeszcze muszę tutaj ustawić, ale to będzie trzeba chyba ustawić później ewentualnie. Kurczę, dobra. Na razie chyba będzie okej, w miarę. Słuchaj, co ten głos mówi, Tokar. Okej, znaczy głos w grze, zgaduję, czy coś innego. Bo jest przerwa. Siema Robiniasty, siema Hatori. I no, to poprawiłem troszeczkę. Cześć Hatori, cześć Cwaniaku. Także mam nadzieję, że teraz będzie spoko. Drugiego dnia nas biją, niektórych zjadają. A co było pierwszego dnia? Ojejku, tam biją i zjadają niektórych, a pierwszego dnia to nie wiem, co było, bo nie posłuchałem. Piątego dnia wracają, znów dziewkę zabierają. Piątego dziewkę została zabrana, drugiego było żarcie. Tego dnia śnimy i jej wrzaski słyszymy. Okej, czyli ją zabrali, ją torturowali, spoko. Siódmego dnia swój brud wpychają jej do ust. To brzmi bardzo niezbyt przyjemnie, ojejku, co to się dzieje. Dobra, w lewo są przeciwnicy, to pójdę prosto. O, kurczę. Siódmego dnia cierpimy, gdy o niej myślimy. Okej. Dziewiątego dnia zabija braci i uśmiechu nie traci. Okej, czyli ktoś dostał świra jakiegoś troszeczkę. Wór mięsa, elfi korzeń, spoko. Okej, tam są drzwi i... Teraz ucztuje jak zmora, gdyż zmieniła się w potwora. O kurde, czyli jakaś tutaj historia, jakoś kto się zmienił, coś tam i ule. Dobry wieczór, byczułnie, siema, panie Wojciechu, witam, czema. Co u ciebie? Mam nadzieję, że u ciebie dobrze, bo jest przerwa pomiędzy ścianką a kamerką do Nightbox. Jeszcze jest przerwa? O, rzeczywiście. A, bo zmieniałem na tym, na dosyć przyciemnionym. Dobra, już poprawiam.
Już poprawiam. Chyba teraz będzie lepiej troszeczkę. Chyba powinno być w miarę spoko. Chyba już nie będzie. A, wiem dlaczego widziałem przerwę. Znaczy nie widziałem, bo miałem zaznaczone coś, co czerwoną bramówkę miało. Dobra. Powinno być okej. Okay. Później jeszcze będę musiał sprawdzić właśnie na wspieranie i tak dalej. Wszystko ustawiłem. Dobra, czyli tam dalej będę mógł iść, ale tu widzę, że jeszcze jesteś przeciwnicy, to podejdźmy. A you want us, ty, wy, tą kurde, siema robię, nie wiem co o sobie myślisz o tym. Ojej. Matko, nie, co się dzieje, demony wychodzą z Robina. Siem robię, nie wiem co sobie myślisz o tym, ale byłem dzisiaj na szczepieniu i żyję, Jakubix, bardzo dobrze, swojaku. No ja też byłem na szczepieniu. Już dawno, dawno temu. I w sumie i żyję, i spoko, wiesz, no ja byłem chory na COVID-ka i się zaszczepiłem, także mam nadzieję, że teraz odporności jest dużo, że teraz u Robinosa to już nic nie zmiecie, żadne delty, jakieś tam kurde alfa i omegi. Myślę, że będzie spoko do przetrwania jakoś to wszystko. No, ale to ładnie, ładnie, bardzo spoko. A jaka szczepiona? Czym tam, co tam waliłeś w żyłę, swojaku? Jaka szczepiona wariacie była? Kurde, żrą mnie tutaj jakieś muchy, co jest ty? A dlaczego ten emisariusz jeszcze żyje? Możemy tu wytłumaczyć? Jakim cudem? Dobra, walniłem z buta kopa. Dobrze, że ma dużo odporności na wszystko, bo inaczej by było kiepsko. Aj, 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 trochę giniemy sobie. O, jeszcze mnie pająk obezwładnił, super zabawa. A, bo pająk mnie żre, Ogren, pomóż mi, bo mnie pająk zżera. Chyba mnie zdąży zeżreć, no niestety. Wow, jak lagło, ty. Eksplozja zła zlagowała dosyć mocno. Co jest, jakie lagąż i ty. Chyba przez ten dobijający cios, dziabnie. Dawaj go, kurde. Ładnie. Muzyka, muzyka. Nie, bo to tak średnio wygląda, bym powiedział. Okej, okay, poszło, na szczęście. A ty widzę, że tu się raczysz miksturami z Lyrią, to jakbyś zrobiła jakieś wskrzeszenie, na przykład to by było całkiem przyjemnie. Ty już kogoś wskrzeszałaś? Regeneracja, kamień na pięść, nie. Ożywienie. Weź no, ożyw mi Velaję na przykład. Tak też zrobię. Byłoby fajnie. Okej, okay, chyba nie zdążyła tego zrobić. No trudno, więc będziemy musieli niestety użyć uszkodzone oko. Ała, brzmi bardzo źle. Okej, okay, zestaw mniejszy do leczenia ran trzeba po prostu użyć. Czy ktoś jeszcze coś? Co ty masz na sobie? Obniżanie atakowe brony. A, co, jakiś debuff był? Rezerwana żyła. Jak żyła w tym, w golemie? Co wy gadacie za głupoty w ogóle? Okej, okay, no ale niestety trochę nam się oberwało. Zestawy do leczenia użyte. Zbieramy co się daje i spadamy. Mnie dzisiaj mega ciężki dzień w pracy i poza, także też także fajnie. Uła, ciężki dzień powiadasz. No mi się jutro trochę taki szujkuje w pracy cięższy dzień, ale myślę, że jakoś przetrwam. No cóż, trzeba jakoś sobie radzić w życiu. Będzie dużo tematów do ogarnięcia po prostu, więc mam nadzieję, że jakoś poradzę. Ale spoko, tak poza tym to jedziemy do przodu, no nie? Jak się podnosi rękę, to trochę boli, ale nic. Druga dawka 31 sierpnia. Okej, okay, spoko. Pfizerek, aha, no tak, dlatego druga jeszcze ten. To dobrze, dobrze. Na chillku. Dwie daweczki i spokój. Ty jeszcze nagrywasz, jak robię żonie masaż nóg? Co? To jeszcze raz ty nagrywasz, ja robię żonie masaż nóg i wszyscy happy, a żona się doczekać twoich odcinków nie może, Krzysiek. A, okej, okay, dobra, ja tak przeczytałem. Miałem lekki mind, fakt, co się wydarzyło w tym komentarzu, ale już rozumiem. Spoko, pewnie. No, po streamie nagram jeszcze odcinek na jutro, więc będzie można. Robin, czytaj Ortega wyżej. Siema, Ortega. Dolina na live czy na odcinki. Pawieńce to blisko Łodzi, nie? Bo się przeprowadziłem. Tak, Pawieńce to jest miejscowość zaraz pod Łodzią. Dolina na live. Jeśli Dolina, ta remaster super HD Edition wypas, to prawdopodobnie jak coś to na streamki, ale to zobaczymy jeszcze. Na razie mam co jeszcze tutaj nagrywać i ogarniać, także jeszcze. O! Przybywają i wszystkich chwytają. Okej. Okay. Drugiego dnia nas biją, niektórych zjadają. Mamy całą historię teraz, słuchajmy. W dzień trzeci się zjawiają, mężczyzn dobijają. Czwartego dnia siedzimy i ze strachu drżymy. Piątego dnia wracają, znów dziewka zabierają. Okej, okay, co tu się dzieje w ogóle? Dnia śnimy i jej wrzaski słyszymy. I Hatori jako cień! Siema, Hatori! Zobaczymy, czy się uda. Czy ona powinna mieć takie... O właśnie, czy tu się jej ciuchy znowu zbagowały? Dziewiątego dnia zabija braci i uśmiechu nie traci. Teraz ucztuje jak zmora. Gdyż zmieniła się. O kurde, dobra, tu widzę, że jest grubo. Hatori, bardzo ci dziękuję za wspieranko, cwaniaku cieniu. Pozwól, że od razu przy okazji sprawdzę jedną rzecz, bo widzę, że chyba alerty nie do końca są ustawione jak powinny. Tutaj ustawialiśmy to razem z cwaniakiem, ale widzę, że
coś tu chyba nie pykło. Zaraz sprawdzę, pozwólcie, że na chwilę. No taki akurat dzisiaj streamek, żeby ogarnąć troszeczkę po tych zmianach. Cześć Majo, hej, hej. Będę musiał nadrobić odcinki z Valen, bo nie mogłem oglądać niestety. A 3 odcinki to raz 2 miną, zwłaszcza, że teraz są troszeczkę krótsze odcinki, więc można nadrabiać. Siema Majo i Hatori, siema, siema. Watras, siema, cześć. Dzień dobry. Widzę, że mi tutaj Stream Elements bardzo nie chcą mnie wpuścić na edycję. Okej, okay, teraz może pójdzie. Alertboxik się trochę chyba coś tu... Alertboxik mi się chyba troszeczkę tutaj ten... zobaczymy, czy to zadziała. Czekajcie, czekajcie. Kurczę, tylko teraz jakby to tutaj odpalić. Powinno zadziałać. Okej, okay, zobaczmy. Czy to jest member event? Dziwna rzecz. Zobaczmy, member event. Okej, okay, plumknęło, ale nic się nie pojawiło chyba. Okej. Okay. Dziwna rzecz, powiem wam. Kurczę, bo subscriber... Aha, cholercia. Dobra, teraz widzę. Zwłaszcza, że się trochę mocno rozjechało znowuż tutaj. Tak, okej. Okay. To będziemy musieli to zmienić jeszcze. Kurczę, te alerty chyba od roku już nie działają. Nie, nie, nie. No ogólnie to powinny działać, tylko oczywiście tutaj widzisz, no jak zawsze. Coś tam nie ten. To do poprawienia będzie w takim razie, bo to pokazuje, to zamiast pokazywać... właśnie wspieranie to pokazuje suba z YouTube'a, więc po prostu źle chyba ustawiliśmy ten. Źle chyba ustawiliśmy... Łapy precz od złota. Ciosu. To. 2 złote. Jak i ciosu. Bardzo dziękuję za 2. To ci rzucę wspierającego gwiazdka. No kurde. Ciosu, co to za wozik będzie kupowany? Bardzo dziękuję, bardzo mi miło. Mam nadzieję, że się uda kupić w takim razie. Dzięki, dzięki, Cmajaku. O matko, dlaczego? A mogę... Ach, teraz się jeszcze zalogować bym chciał, ale widzę, że... Widzę, że mi nie chce za bardzo tutaj... dać, bo chciałem jeszcze zobaczyć, czy uda mi się po staremu odpalić właśnie tą, dopóki nie naprawimy. Daj ta sekundę. Oczywiście, jak zawsze, problemy jakieś techniczne takie na szybko do ogarniania. Tak, to ja, tak, to tu. Wiecie, weryfikacja 30-etapowa oczywiście do ogarnięcia. Okej, okay, już się tutaj zaloguję i zaraz zobaczymy Hatori, żeby nie było, że kurde robi, no tutaj ten, że nie ma jak przywitać, to weźmiemy szybciutko, odpalimy. Cześć, cześć wszystkim oczywiście. Robin, mam pytanie bananowe, no to dawaj, śmiało, pytaj, co tam trzeba, cwaniaku. Zaraz tutaj weźmiemy, sprawdzimy. Czekajcie, żeby tego Hatoriego cwaniaczka tutaj pokazało. Events in real time. O, oh, shit, man. Dobra, weźmiemy z historii, poszukamy może. Siema, Robinek, siema, Kływis. Cześć, cześć, cwaniaku. Hej, hej. Ram, pom, 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 Hatori. O, jajku, nie znajdzie mnie oczywiście. Pam 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 pam. Subscription to będzie? Chyba tak. Okej, okay, sprawdzimy teraz. Siema, brałeś imię kotka Jaskier, ja brałem Duszeka? Duszeka? Duszka? Duszeka? Ładne imię. No ja Jaskier, ze względu właśnie, że Jaskier. Miało być imię z Wiedźmina na pewno. Na początku myśleliśmy, że będzie dziewczynka, to że będzie Siri, ale właśnie jednak jest Jaskier. Tak ten. Mogłem Hatori, tak, też byśmy wiedzieli, pierożkowy, kurde, koteł. Śmieszna sprawa, dobra, zrobimy inaczej. O co chodzi w tym machaniu rękami, które robisz na początku filmów? To jest pstryknięcie palcami. To jest takie pstryknięcie. A to jest po to, żeby synchronizować dźwięk z obrazem, bo przy pstryknięciu widzę od razu, w którym momencie pstryknąłem i dzięki temu mogę zsynchronizować gierkę z audio. I dzięki temu po prostu, wiecie, mam ładnie wszystko ten. Hatori, Hatori, Hatori. Zobaczmy, czy mi teraz ciebie pokażę. Hatori wbija do naszej kolonii. O, bardzo ładnie, tylko że nie widać niestety gifa, co jest słabe, kurczę, bo myślałem, że będzie. I witamy oczywiście, siema. Witamy w kolonii. Dzięki Hatori za wspieranko. Hatori tu chyba to już dosyć długo, coś mi się wydaje tutaj z nami bawisz. No to proszę bardzo, alercik póki co taki. Zastanawiam się, dlaczego gifu nie jest, ale się Robin produkuje za 5. No kurde, dla mnie nieważne, czy to jest 5, 15 czy 50. Musi być zrobione. Nie ma wyjścia, kurde. Musi działać. Ajajaj, no.
po prostu, wiesz, no to tak głupio, wiesz, wydajesz pieniążki i w sumie, no myślę, że oczekujesz tego, żeby zostać przywitanym jakoś fajnie, ładnie i w ogóle, żeby to tak ten. Zastanawiam się, dlaczego GIF przestał istnieć w sumie. Prawdopodobnie po prostu TP Stream się wywaliły GIFy. Czy moje pliki w ogóle istnieją jeszcze? Witamy w kolonii, na przykład, jak sobie bym zrobił. Tak, istnieje, okej. Okay. Zrobimy teraz, czy to już saved jest? Chyba jest saved, to zobaczymy. To Hatori, najwyżej jeszcze raz z GIF-em. Wiesz, przy okazji przetestujemy na twoim przykładzie, czy działa jak trzeba. Także to też spoko sprawa, wiesz, to nie to, że pójdzie na marne, to tylko od razu w przyszłe streamy, gdy już będę miał wszystko ogarnięte, będzie prościej. To na przykład chcecie... Posłuchać, jakbym brzmiał w cyberpunku. Precz od złota. Mają. Złote. Fajnie, że udało ci się złapać Mikołaja po koncercie. Zazdroszczę, szkoda, że nie mogło mnie tam być z wami. O, Mikołaja. Mikołaja mi się udało złapać przed koncertem w ogóle Majo. Także fajnie, akurat się tam chodził, błąkał po okolicy i dlatego mi się udało go złapać. No szkoda, że się nie udało spotkać, kurczę, fajnie by było. Dobra, Hatori, zobaczmy teraz, czy się uda. Panie GIF, gdzie jesteś? A, nie! Cholera jasna, no. Dlaczego GIFy nie działają? Co za popsute po prostu ten. No to Hatori, bardzo dziękuję. No jak widzisz, niestety ewidentnie coś tu nie działa. Wredna sprawa. Kurde, no, liczyłem, że będzie śmigało. Ciężka sprawa do ogarnięcia, tak na szybko. To właśnie ten problem, to ten. A Mikołaja, fajnie, że się udało, zrobiłem sobie foteczkę, ładnie, ładnie ten. GIFy ogólnie chyba nie działają, z tego co widzę tutaj, coś bardzo jest ten. Saved, Simulate Alerts, Launch, kopy URL, może muszę URL-a z ten odświeżyć? Nie wiem, czy to miałoby jakikolwiek sens. A możemy spróbować zrobić. Dobra, no teraz powinno działać. 800x600 mi tutaj podpowiada. Czy ja mam 800x600? Tak, oczywiście, że mam. No widzicie, czasami są rzeczy, które się filozofom nie śniły. Nie wiadomo, o co chodzi. Kurde. Liczyłem na to, że będzie ten. Że będzie można odpalić jeszcze po staremu. Bo ogólnie chciałem po nowemu ładnie zrobić, że będzie tam właśnie w prawym dolnym rogu i w ogóle, tak jak tutaj ustaliliśmy z Mateuszem, ale no niestety różnie to bywa. Ale mogę zrobić coś takiego. Na przykład, chodź tu Hatori, cwaniaczku. Po raz trzeci. Hatori będzie najwięcej witany cwaniakiem chyba w historii. Działa! Yes! Witamy oczywiście w kolonii. Teraz weszło. Teraz weszło i GIF działa. Lux. Więc Hatori, witamy oczywiście. Piękne dzięki, że postanowiłeś wydać piąteczkę na Robina. Bardzo mi miło. Wszystko działa. Mi się tak pić chce, że uff. Dobra. Biją, niektórych zjadają. Dobra. Nie wiem, o co chodzi z nią, ale zobaczmy. Nie ma GIFa, nie ma wspieranka. No, jakie zbugowane tekstury. O Jezu, ale creepy. Zbugowane tekstury, co jest? Musimy chyba zmienić. Człowiek? Nieciekawe i nieprawdopodobne. O, a to kto? W czasie karmienia przychodzi tylko klan i ród. Jestem dla siebie okrutna. Jesteś snem o obcych twarzach i otwartych drzwiach. Okej. No i elegancko. No i działa. Robi nas Valen tylko na odcinkach? Tylko na odcinkach. Nie, jak coś robi na odcinkach, to tylko na odcinkach streamów. To by było dziwne, żebym robił jedno i drugie. Czy to skażenie pomiotu wygląda inaczej? Jest, zbadaj ją uważnie. Jestem snem. Mogę ci pomóc. Zmuszano cię do jedzenia krasnoludów. Zbadajmy ją uważnie najpierw. Zdaje się mieć wysoką gorączkę. Jej skóra jest blada i cała pokryta ciemnymi plamami. Pierwszego dnia przebywają i wszystkich chwytają. Okej. Okay. Czy to skażenie pomiotów? Co to za pieśń? Mogę ci pomóc z temu, co z ciebie zostało? Kurczę. Mogę ci powiedzieć, suchara? Pewnie, jasne. A zastanawiam się, jakby można było jej pomóc. No jeszcze Pawik.pl skorzystał z tego, że naprawione są alerty i sam wjechał na rejon. Pawiku, witamy i dziękuję bardzo za wspieranie. Dzięki. Cwaniaczku. Mogę pomóc temu, co się zostało? Co to za pieśń? Widziałam to. To, co nadejdzie. Muszę naprawić te tekstury, bo są okropne. Piosenka, żeby nie było prawdziwe, żeby było fantazją. Okej. To jedyne miejsce, gdzie mogę się ukryć, bo zmuszają mnie do jedzenia i potem... I się odpalasz wtedy, chyba. A to wygląda. Mogłam tylko mieć nadzieję, że Laryn będzie pierwsza. Mhm. Życzyłam jej tego, żebym ja mogła ujść z życiem.
ale okay. Musiałam patrzeć. Ale musiałam obejrzeć. Jak się wita mleko, mleko wita. Jak Branda. Dobre słucharki. Cześć Kasiu, hej, cześć. Dzień dobry. Jak Branda to zniosła? Branda, gdzie ona jest? Jesteś z rodu Brandy? Jaka przemiana? Co narobią? Jesteś z rodu? Nie mów o Brandzie. O tym, co zrobiła. Kamil, kurde, magnat Essa. Co się dzieje? Jak lecą wspieranka. Zobaczymy, Kamilu. W ogóle jej dzięki po raz kolejny. A nie mogłam jej przekonać. O, okej. Okay. Zobaczymy, czy nie, jeśli nie będzie nie to nowy subek, to czy też nie pokażę. Nie czy też zapoda. Czy będę musiał cię, Kamil, szukać specjalnie na liście? Myślę, że pewnie będę musiał cię szukać, bo oczywiście, no, różnie to bywa. Okej, okay, więc jak widzicie, znaleźliśmy w końcu... Nie, działa! Kurde, zarąbiście! I to mi się podoba, o kurde! I ma śloczek, też widzę, że jest świeżutki koleś tutaj, cwaniaczek na rejonie. To, że Kamilu, po raz kolejny, dzięki piękne, że za przedłużanie tutaj magnackie wspieranko, Essa robiona. I ma śloczek również, dzięki piękne. Widzę, że ma śloczek, to tutaj świeżynka, bo ma przy... właśnie piąskę ze chrztu wody jeszcze przy Niku, więc bardzo, bardzo miło. Zmierz Bogów w remaster nie planuję, zwłaszcza, że to tak mało gotikowa giereczka jest. Witam wszystkich, cześć generale, siema, siema, no i fajnie. Witam, witam. Nie, ten, Zmierz Bogów, to tak średnio, nie wiem, kurczę, jak taka trochę słabo zrobiona modyfikacja, coś trochę jak taki Zmierzch Bogów, nie? Robin informatykę, ja stałą informatykę naprawiałem, chłe, chłe, chłe. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko ładnie słychać. Raz, dwa, trzy. Dobra, słychać mnie dobrze. Co ona zrobiła, Hespif? Co zrobiła Branda? Kiedy ostatnio ją widziałaś? Ledwie parę oddechów temu. A dłużej niż eon. Było dostatecznie dawno. Siema, Frogzor. Dostatecznie dawno, żeby ten... Żeby kotku miał... Znów ją kochać. Co zamierzam kupić? Że psa? Nie, raczej na razie nie planuję żadnych innych zwierząt. O tym nie mówić, nie myśleć. La 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 la. Nie słucham już o Brandzie. Okej, okay, spoko. Zastanawiam się, jak naprawić te tekstury cholerne. Będzie trzeba coś z tym zrobić. Okej, okay, widzę, że ten. Nie słuchasz już o Brandzie, dobra. Co zrobiłam? Ufa, ale zostaniesz to na dobre. Pomóż mi, to zabiorę cię do niej. Mogę skończyć, powiedz mi wszystko. Pomóż mi, zabiorę cię do niej. Plują mi to ust krwią i żółcią. Wolę umrzeć, niż zabrać to ze sobą, niż żeby ona widziała mnie w takim stanie. Mhm. Nie stanę się tym, co widziałam. Nie Laryn, nie Brandą. Okej. Okay. Łej, laska, czekaj! Gdzie ty idziesz? Co ty robisz? Łej, dobra, pobiegła w piździu. Znamy się właśnie z tymi teksturami, jakby tutaj to naprawić. Dajcie mi sekundkę. Wyjdę z giereczki i spróbuję zobaczyć, która modyfikacja może takie rzeczy powodować. Szybko tu sobie przerzucę tylko cyk, cyk, cyk i tak, i szybko, szybko modyfikacja. O, to cwaniak, któryś pytał o modyfikację, to od razu mogę pokazać, z jakich modyfikacji korzystam. Zrobimy przechwytywanie okienka na szybko, vorteksowego, hyc, o. I jak widzicie, korzystam właśnie charakter respekt, to ze względu na to, że potrzebowałem, bo coś tam popsułem. Tu jakieś teksturki, białe zęby, fonty bez hełmów, że można było biegać, tu jakieś tam mody na inne pierdoły. Tutaj HD, Teta 1.2 i jakiś tam Companion Texture. Zastanawiam się, albo strzelam, że ta Teta HD, albo te JB Free Textures, kurczę. Mógłbym wyłączyć jedno z nich. Zobaczmy, czy mi gierka pójdzie. This game was modded by another instance of Vortex. Okej. Okay. Może jednak nie. Cholera. Kurczę, no widzicie. Nie rozumiem za bardzo, co tam... Dlaczego on mi daje jakiś ten... Aha, to jakbym miał dwa vorteksy odpalone? Dziwna rzecz. Czekajcie, wezmę. Może spróbuję jeszcze raz vorteksa odpalić po prostu. Także no. Takie ten... Welen, jak mi się podoba? Bardzo fajna modyfikacja. Bardzo, bardzo spoko. W sumie to tak właśnie ten... nie mogę się doczekać, żeby usiąść sobie pograć. To jest taka śmieszna sprawa. Dobra. Wyłączyłem jedne... Te Theta HD 1.2. Zobaczymy, jak to pójdzie. Co tak mało osób? Cicho, cichutko, bo w sumie Dragon Age i bo w sumie też tak nie informowałem o tym, że będzie streamek. Też tak trochę z zaskoczenia myślę, że wziąłem i dlatego. Okej, okay, weźmy, sprawdźmy, czy jak się wczytam tutaj, czy będzie miała już normalny pancerz.
Jeśli nie będzie, jeśli dalej będzie miał taki dziwny zabagowany. O! Ty, naprawdę już zadziałało tak łatwo? Okej. Wygląda na to, że chyba naprawiłem. Jeśli nie będzie się nic dalej bagowało, to znaczy, że to ta modyfikacja coś tutaj powodowała. Także no, także po prostu zbyt wiele osób zazwyczaj, wiesz, gdzieś tam w tygodniu Dragon Age'u i tak dalej to nie ma. No, zresztą streamy u mnie nie są jakoś super popularne, więc też może dlatego. Raczej większość ludzi przybiega, żeby pooglądać sobie u mnie odcinki niż streamki, no ale tak to jest. Myślisz kiedyś, obsesja. Że z życia złodzieja jest lepszym tak modem, ale mówi, się zagadłem? Chcę zagrać Valenroda, polecasz? Błogosławiony kamieniu. Z życia złodzieja słabym modem jest według ciebie? O, to dziwne, bo powiem ci, że mi się bardzo dobrze grało w życie złodzieja. Jedna z fajniejszych dla mnie modyfikacji nawet, jakie grałem. A co do Valenroda, kurczę, już nawet nie pamiętam za bardzo, co tam się działo, tak szczerze, przyznam się. Musiałbym sobie trochę przypomnieć. Jak mi kopa sprzedał, co jest? Ała, co za gnój wredny, ale mnie pierdyknął. Ale bio, okładają Robina, najgorsze bydlaki. Kurde, ogry, paskudniki. Zaraz tutaj dziamniemy w plecy kosę szybciutką. Ogłuszyliśmy ogra w ogóle, fajnie. I kosa w żebro, w ogra, jazda. Co za bydle wredne, paskudne, kurde. Kurczę, przydałoby się troszkę więcej, żeby nasza maniory przeznaczyła na leczenie, bo ogren w ogóle strasznie dostał w ciry. No właśnie, mogło być gorzej, ale się udało. Dwa ogry naraz wyklepane. Nawet krew dobrze wygląda. Ty, chyba jednak naprawiłem. Dobrze, dobrze. Weźmy z ogrów, co się da. Pieniążki. Kamień też pozbieramy. Masz iPhone 12 czy 12 mini? 12. Nie, wiesz co, mini za malutkie mi się wydawało. Mimo wszystko, bo byłem w Saturnie chyba? Nie pamiętam, w jakimś sklepie takim z elektroniką i właśnie porównywałem sobie te iPhony. To mini, bardzo fajny koncept, ale po prostu dla mnie za malutki. Tak, wolałem wziąć troszeczkę większego, więc wziąłem zwykłą 12. I to też nie tam, że jakąś Pro czy Pro Max, tylko najzwyklejsza 12. Zresztą to i tak kosztowało też tyle siana, że panie, daj pan spokój. Ale mam nadzieję, że będę miał z telefonami spokój już na najbliższe parę lat, więc mam nadzieję, że no, że mi posłuży ten telefon chociaż troszeczkę. Przygody Martina były fajne? Były fajne, to zdecydowanie tak. Przygody Martina były okej. Okej, zgadujesz, że jak pójdę... Aha, tędy nie będę, nie można odblokować. Okej, to w takim razie musimy iść bokiem. Postanowiłeś, jak zagrasz Velen, wojownik czy co? Postanowiłem, że zagramy pod zręczność. Broń jednoręczna, łuk i prawdopodobnie również tarcza do tej jednoręcznej broni. Oczywiście tarcza raczej taka... Myślałem, że rozpadł się. Tarcza raczej taka jakaś, wiecie, na tyle, na ile siły nam starczy. Poprawiłem też już statystyki, także w tym odcinku również jeden cwaniaczek, Kacperro chyba? Kurczę, nie pamiętam, jak cwaniak miał niczek na Discordzie, mi podpowiadał, jak zmodyfikować tam pliki Unity, żeby mi ładnie śmigała gra i żeby nie było zbyt wielu komunikatów i tak dalej. Także fajnie, będzie można tutaj pokazać w przyszłym odcinku, jak to ten. Okej, ołtarz legionistów, a tam wcześniej było co? Tam wcześniej był relikt legionu. Zobaczmy, co to będzie. Skała płomienna, nowy wpis w kodeksie. Okej, tak? Zaczynajmy. Okej, zwróciłem użycie, ale niewiele się tu dzieje, więc zgaduję, że tylko tyle. Dobry wieczór, cześć ciociu. Hej, siema. Siema, siema, Gieszka. Dzień dobry, okej. Klucz legionisty, hem legionu. Okej, weźmy klucz w takim razie. Martwa kasta. Czy teraz będę mógł użyć klucza na relikwii? Ojejku, ty. Duchy zaatakowały, nie? Dobra, dlaczego duchy mnie bijecie? Ja tutaj nie, że was okradam czy coś, ale moglibyście dać trochę na chillerkę. Także dzień dobry, dzień dobry. Ja jeszcze nie mogę doczekać Wiedźmina 3 krew i wino, mozaiko. Właśnie musimy zrobić tak, po Dragon Age'u na pewno będzie obiecana modyfikacja za uzbierany cel na dotacjach, więc będzie na pewno jakaś modyfikacja do Gothica po streamach z Dragon Age'a. A po streamach właśnie z tej modyfikacji myślę, że zrobimy sobie krew... nie, serce z kamienia sobie zrobimy. Zrobimy sobie Wiedźmina. Wydaje mi się, że to będzie całkiem spoko sprawa. Zwłaszcza, że troszeczkę zachciało mi się ostatnio znowuż Wiedźmina, więc to będzie dobra okazja, żeby moje chciejstwo sobie tutaj ten... Żeby moje chciejstwo sobie troszeczkę ulżyć jakby temu. I właśnie, żeby z Wiedźmina sobie nagrać i przestreamować. Zrób chociaż jednego moda, gdzie w Gothica strzelasz z łuku, bo zawsze te bronie dystansowe tak się na ciebie używam, Kamil. No właśnie, dlatego wydaje mi się, że w Vele nie będzie spoko sprawa, jak zagramy sobie pod zręczność i pod... Mężczyzn zabijają. Mają dla nich litość, ale kobiet pragną dla siebie. Chcą cię dotykać, formować i zmieniać, aż będziesz ich pełna. O, fu, ojej, ale to ohydne.
Tak, i zwłaszcza, że jest wolne celowanie w Velenie i też fajnie będzie można pokazać tę mechanikę również strzelania. Więc nie dość, że dzięki temu, że będę grał bronią jednoręczną, to będę mógł używać tarczy, jak się nauczę używania tarcz, to będzie fajne, plus będę mógł pokazywać mechanikę strzelania, która też tam jest fajnie zrealizowana, więc będę mógł pokazać większość tych takich mechanik dodanych w właśnie Velenie. Okej. Okay. Zmusili ją, żeby Larry jadła zabrali. Naszych przyjaciół. Zerwała twarz własnego męża i piła jego krew. Jezu, co jest? Co jest? Co to za gra? Matko, bo naprawdę Dragon Age był taki hardkorowy momentami? Damn, bro. Jezu, kochany, w ogóle nie pamiętam takich rzeczy. Otóż takie rzeczy działy? No cię. Puchła, szarzała, zaczęła cuchnąć tak jak one. Odmieniły ją na swoje podobieństwo. Potem ona zrobiła ich jeszcze więcej. Holy Jesus Christ, dobra. Insygnia martwej kasty, krasnoludzki herb. Nowe pole wskazuje na to, że nosząca jej osoba zamierzała dołączyć do istniejącego już rodu lub stworzyć nowy. Oho, ciekawe, questowe chyba nawet. Zrób chociaż jednego moda, no to będziemy strzelać akurat. Zagrał być w Bedrohung, pierwszy mod do Gothica ever, Frogzor. To będzie, pierwszy mod do Gothica będzie ostatnim, jakiego nagram. Oho, ale to by było idealne zakończenie pięknej przygody. Nie, no dobra, dobra, żartuję, może kiedyś. Matka Lęgu, czyli to będzie jakaś niezła rozpierducha, coś czuję. Gierka tak tu się zrobiło, tak trochę dziwnie, także ja może zrobię jeszcze 10 save w ciągu 10 minut. Maśleczek, co tu się dzieje? Jakaś gruba impreza się szykuje chyba. Rozpierducha. Trzymam za słowo, że nie będzie 95% miecza, a 5% łuku. Nie, bo wolne celowanie mi się bardzo podoba, dlatego chciałbym wykorzystać. Więc na pewno będę korzystał z wolnego celowania dużo i będzie podzręczność. No, streamka tam do której jest 19.11, to myślę, że spokojnie do jakiejś 20. Uwee! I zbagowane tekstury, welcome to! O mój Boże, ale jesteś paskudna. Wiecie co? Wyłączę wszystkie modyfikacje, które zmieniają tekstury. Nie, przecież to się nie da oglądać. To jest zbugowane. Nie, dobra. Zaraz tu wrócę. Tylko zrobimy jedną rzecz. Trzeba wyjść z Vortexa. Odpalić go jeszcze raz. Wyłączę wszystkie na tekstury rzeczy i zobaczymy, czy będzie normalnie. Sexy laseczka. Dobre cycochy miała. O kurde. Cycory na wierzchu. Zara będzie dla Banincja, dla Robina. Free Robin skateboard. Dobra. Wyłączę. Wyłączę rzeczy. Okej, okay, wyłączę rzeczy. White Thief. Dobra, też wyłączymy, chociaż nie wiem, czy to cokolwiek zmienia. Dobra, whatever. Tu jeszcze coś ze światłem, to też możemy wyłączyć i to też włączymy. Okej, okay, dobra. To wiecie co? To kurczę, właściwie to wyłączę większość z tych rzeczy poza hadem i tym respekiem, bo to nie powinno w żaden sposób. Dobra, wyłączyłem wszystkie mody graficzne, było ich sporo. Zgaduję, że po prostu któryś między sobą się gryzą i dlatego powstają takie koszmarki, jakie były na ekranie. Bez tekstur pewnie będzie strasznie, ale zobaczymy. Królowa pełzaczy, no nie? Też mi się skojarzy właśnie, że jakaś królowa pełzaczy. Będzie pewnie zbyt trochę brzydko, ale nie można wczytać stanu gry, wymaga zawartości helmet. A czy nie wczytasz na wymuszeniu? Co ty mówisz? Dawaj, dasz radę. Orera. Przecież to nic takiego. No, bo ogólnie hełmów nie mogę mieć zdjętych przez to, tak jakby. I dlatego. Okej, zobaczmy, czy teraz będzie wyglądało to cholerstwo jakoś lepiej, czy gorzej. Normalnie o tej porze, Boże, się pobieście. Normalnie o tej porze raz lepiej, raz gorzej. Zobaczmy, co tam będzie się działo. Królowa pełzaczy. Do 20 tylko. No, ze względu na to, że właśnie chcę nagrać później odcinek, a dzisiejszy stream to jest taki bardziej testowy, żeby sprawdzić, czy wszystko działa, śmiga. I ogólnie. O, jaki paskudny! Ale co chyba? Oczywiście jest facet, żeby nie było, jak coś. To są męskie sutki, jakby to robiło jakąkolwiek różnicę, no ale. Macka ojca Lęgu, hehe. Nie patrzcie, co zapisane. Nie, dobra. Uwaga, na ich krew, zbliżają się pomioty. Dobra, zgaduję, że muszę najpierw macki zniszczyć. Dobrze, macka ci, kurde, hentajce jakieś tu są grane, widzę. Nie ma takiego bicia. Czy ja mogę na przykład jakimś tutaj turbo ciosem, koksem, wypasem? Może odpalimy jednak sobie skażone ostrze. Dawaj tutaj, lejemy tego grubasa. Dawaj, wszystko. O, szósteczka by się przydało zarzucić. Bo to wtedy będzie spoko. Ładujemy. Ładnie, chociaż idzie bardzo powoli, ale pod kontrolą jesteśmy. Ta, co jest z ogrenem? O, ogren tu wisi! Yeah! Ogren! Ale uchyda!
Ogryn, wstawaj, byku, co tu się stało? O mój Boże, to było tak okrutne. Gdzie jest Ogryn? Tu jest, dzień dobry. Właśnie zostałem zjedzony. Połącz ze sobą różne składniki i otrzymując efekty. Kiedy przewracają, że zgadzają pełną ilość zdrowia. Dawaj, to był silniejszy, sobie łyknij cwaniaku. Jezu. Dobra, Malajka też sobie łykaj. Tylko co z nim zrobisz? I to określa 50 zł na kitku wysyła. Przepuszczę na kitku. Całkiem. 50 zł. Nie wiem, co pisać, wyślę hajs. Bardzo, bardzo dziękuję ci, cwaniaku. Bardzo, bardzo ci dziękuję za 50 zł. No to właśnie Tokar tutaj zafundował wizytę u pani weterynarz prawie, że tą dotacją. Pięknie, dziękuję. Ty, zginąłem. Oh shit, to źle. To bardzo, bardzo źle, bo zginąłem sobie. Wysysankomany trzeba zrobić. Czy ja mam jakieś lirium? Powiedzcie, że mam jeszcze jakieś lirium. Błagam, nie mów, że żarłaś całe lirium. Nie może być. Nie, nie. Wylaja mi padła. Cholera. Dobra, bo ty tu się źle czujesz trochę, widzę, cwajku. Weź sobie mocny onkład, załaduj. No jak cię cztery macki klepią naraz, to co ty się dziwisz, że... Nie słabo. Okej, okay. No ogólnie jest źle z tego, co widzę, dosyć bardzo. Tamta umieranko robi. Czy ty byś mogła na przykład pierdyknąć? Weź pierdyknij. Pierdykniesz? Pierdyknij. Ty, długo ci to zajmuje trochę. Okej, okay, ładnie, stunek wszedł. Tu regeneracja. Można by było najpierw te harloki wredne. Dara, ty możesz się leczyć? Możesz się leczyć, to się wylecz troszeczkę. Że to stała stuna, co ty gadasz? Okej, okay, na szczęście jakoś żyjemy jeszcze. Dobra, pudło jakieś. Okej, okay. Muszę ogarniać, bez Velai to będzie ciężka sprawa, ciężka przeprawa. Spodziewałem się, że aż tak to pierdyknie. Okej, okay. ładuj. Dobra, to wiecie co, będę healerką chyba jednak bardziej ogarniał. Chociaż bez lirium to będzie ciężko. Okej, okay, macka chyba się zwinęła. Jeszcze tego harloka małego się pozwi. Załadować. Dobra, magiczne pociski nie będzie. Poszło ładnie. O! Fucken. Nie zauważyłem tego, albo ona go zżera znowu. Niech to szlak, drugi padł. No to teraz została nam tankuwa i ten. I healerka. To tak średnio coś czuję, że to wyjdzie. Czy ma szansa? Kurde, wskrzeszenie ile potrzeba? Za mało many dalej. Dobra, no musimy regenerować powoli manę. Bardzo dużo tej many potrzeba, no nie? 64 kosztu życia, nawet nie wiem ile mam. 42, to jeszcze brakuje. Może tylko pasożyta rzucimy. A ten pasożyt, czy mogę rzucić pasożyta? A nie, dobra, bo to się zwinęło. Byśmy mogli wystać trochę many. Trochę many byśmy mogli wystać z tego zioma tutaj. Jeszcze trochę. 56, zaraz będziemy mogli. Jeszcze trochę. Co to jest? Życiodajna osłona. Czar ochrony automatycznie odnawia jego śmierć. Żywotność się zbliży się do śmierci. No nie, to nie trzeba. Kurczę, no. Zablokowany, ale to strzał zwykły. Dobrze, atakuj. Jest! Ożywienie. Na Velaya oczywiście. Wstawaj. No i teraz Velaya już bez problemu, myślę, że będzie mogła zawalczyć. No i pięknie. Słaby przekład leczniczy i do przodu. Teraz już będzie dobrze, myślę. Ładnie, stuny wchodzą, że zarzucimy nieco tą grę. O, nieco zagranie weszła, szkoda troszeczkę. Okej, okay, znowu duszenie, znowu macki. Teraz by się przydało trochę many na Ogrena znowu. Dobra, podwójne ciosy. Ważne by było zająć się mackami. Okej, ty, a na plecach jeszcze są jacyś wojownicy. Boże, co się dzieje? Ja nie mam w ogóle z tym walczyć wszystkim. Czy to jest jakaś jedna wielka zagrywa? Holy Jesus, to bardzo ciężka walka. Nawet jak na normalnym poziomie trudności, to jest naprawdę ciężkie. Takie bloki, paskudniki, jeszcze walące z łuku w okolicy. Okej, okay, ta by się mogła znowu odpalić, ale jej brakuje znowu wytrzymałości. Trudno. Okej, okay, tego genloka by się mogli dokończyć. Oczywiście macki najgorsze. Brakuje mi many po prostu też do tego wszystkiego. Okej. Okay. I healerka, ty byś mogła, wiesz co, zarzucić sobie chyba lepiej silniejszy jakiś. Ty też byś mogła już się zacząć leczyć troszeczkę, moja droga. Bo inaczej będzie kiepsko, bardzo źle. Dobra, macki wybite. I teraz lecimy tutaj. Kurde, biją tą moją tutaj typiarę na środku. Bardzo mocno. Ona nie nadąża się leczyć w ogóle tutaj. To silniejsze. Dlaczego ona nie ma itemów założonych? Co się stało? Okej. Okay. Coś tu się zbugowało chyba, wiecie? Kurde, nie wiem. Chyba, że coś tam... No zaraz zobaczymy, o co chodzi. Na razie to i tak... Musimy sobie poradzić z tym, co tutaj jest.
jeszcze tutaj jeszcze. Okej. Chyba. Kurde, ale masakra jest. Bardzo ciężko, muszę się tak skupić, ale nie mam jak czatu sobie poczytać, bo próbuję. Nie, zginie moja lasencka! O, ty hilerka! Nie, spadła z rowerka hilerka, dobra! To już pograliśmy sobie tutaj w giereczkę w takim razie. Bez niej to jesteśmy jak dzieci we mgle. O matko, a to, to już jest całkiem blisko śmierci, więc w sumie jest szansa, że jakoś by się udało. Może tutaj jeszcze poleczyć się trochę i coś... No weź się wylecz, kurde, wylaję, co robisz? Leczonko, ładuj, dobra, opad leczniczy, odporność, dobrze. No blisko jesteśmy, ale może zamach? Nie, na przykład. Odpycha nas cały czas. No wiem, że jesteś wykończona. Dobra, zarzućmy jeszcze podwójne pędy i podwójne uderzenie. To powinno już wykończyć. Podwójny cios? Okej, okay. Tu jakaś trucizna wjechała. Zostałem przewrócony, nie wiem, czy zostałem... Udało się! Myślałem, że zostałem pożarty! Dlatego nas nienawidzą. Potrzebują nas, dlatego nas biorą, karmią. Łapy precz od złota. Udało się! Bimbo! Oświadczyłem się swojej lasencji na ławeczce z wilkowejach i tak się jaram jak gotikiem w dzieciństwie. Gratuluję! Na ławeczce w wilkowejach! Najlepsza opcja na oświadczyny ever. Bimbo, gratuluję! Brawo! Kamil mnie pokarał, przyjaciółko ze snu. Zdrada. Na zdradę chorujesz? Choruję na zdradę, fajnie. Brawo Bimbo, gratuluję, łebo miło, udało się, przeżyłem, haha. Dobra, w takim razie teraz wszyscy proszę wejdźcie w ekwipunek. Ogren ma pękniętą czachę, elegancko porobiony chłop został. I moja ta też ma pękniętą czachę, o takie picie było, że czachy pękły. Czachy pękały, no i ojca lęgo żeśmy wyklepali. Silniejszy okład leczniczy, kamieniołup, wysiłek, pierścień doboru i prawie 4, no ponad 4,50. Elegancko, dobra. Czytam czat. Sexy laseczka była, no nieźle, straszne rzeczy, królowa pełzaczy. Jak banują na YouTube, to zawsze na DTuba można iść, w razie czego. Witam, tutaj ciasny wiesiek, powiem. O nie, cytryjczyk siema w ogóle, co? O matko, jakieś stare te. Aż mi prąd włączyło z wrażenia Hattori. Oh damn, Ogren lub Science Plus. Trafiłem na Dragon Age'a, gorąco co Robin i w dobrym momencie. Dobra, palę wroty, trzymajcie się. Cześć Bartku, pewnie już nie słyszę, ale no. Jutro szybki powrót z pracy, robienie ciasteczek w dużej ilości. O, Agnieszko. Ciekawe, kto będzie jadł te ciastka, kurde. Wal w matkę, to zabicie się odpali. To źle zabrzmiało, no dziwnie trochę. Jaka jest twoja ulubiona postać z Harry'ego Pottera i Władcy Pierścieni? Z Harry'ego Pottera ulubiona postać, Luna Lovegood była fajna. A z Władcy Pierścieni ulubiona postać to chyba Gimli. Najlepszy ziomo. Ten Brian był w Gothic 2 Skruka i jest w Gothic 2 Velen. A bardzo możliwe, bo ogólnie imiona się często powtarzają i wszystko. Gratki, dzięki maśloczek. Haha, Szwan Robin zrobił rozpierduchę. Masywna zbroja. 15 do otrzymywania leczących to dużo i masywny hełm również, czyli masywne itemy z masywnego przeciwnika. Dobrze, że udało nam się jakoś przetrwać, bo walka wcale łatwa nie była, więc ciesząc się zróbmy zapis. Let's go, zapisywanie łapy gry. Łapy precz od złota. Łapy precz od złota, bimbo. Jeden złoty. Bimbo, bimbo. Można jakoś jutro zbić pionę z tobą przed południem? Tak, na żywo to raczej ciężko będzie, bo ja w pracy, cwaniaku, także chętnie bym pionę zbił, ale niestety nie da rady, bo jutro niestety pracuję od samego rańca, także no niestety nie da rady, a o kurczę, tutaj ten, a to ty bimbo, gdzie ty jesteś teraz, że ty tu propozycje takie wysuwasz? Wilkowyje to kawały drogi chyba od Pabianic jest trochę. Czekajcie, mapa mi podpowiada, że powinienem iść chyba gdzieś tam w lewo, ale chciałem jeszcze zobaczyć tutaj, czy na górze czegoś nie ma, bo widzę, że tak gra mnie tutaj kusi, żebym podszedł, ale nic tu nie ma. Dobra, to wychodzimy. Siema Brianix, cześć. Cieszę się, że blisko finału, ale dam ci poradę, bo mam tylko 30 minut. Shale w drużynie mocno ograniczy ci najważniejszy wybór na finał, więc możesz zapisz przed wejściem do finalnej części ogarnij. Kazotok. Cwaniaki, którzy tutaj byli na wcześniejszych streamach, mówili mi, żebym zabrał Shale na głębokie ścieżki, bo będzie fajnie, spokój w ogóle. A to jak ja blisko jestem końca gry, że ty mi piszesz, że jestem blisko finału? To ile mi zostało giereczki w takim razie? Kowadło pustki. Tuż kowadło pustki?
Wow, kurde. Ale to Kazadok mówi, że ten? Ojej, no bo cwańki mówiły mi, że Shale będzie spoko na głębokie ścieżki, żebym z nią szedł i tak dalej, całą drogę. A teraz mówisz mi, że ograniczy mi najważniejszy wybór na finał? A nawet nie wiem, kiedy jest finał, tak szczerze się przyznam. Nie końca gry, a Orzammaru. Aha, okej. Okay. Jesteśmy przy kowadle pustki, ale to mówisz, że Shale będzie... Ten? No wszyscy mi mówili, że bierz. Jak się ogrywa Gothic 2 Velen? Super, naprawdę nie super. Będzie zaskoczona. Gothic 2 właśnie Velen, super sprawa. W ogóle ten Vayne wygląda bardzo tutaj pobijanie, już jest mega zmęczona. Siema jego grania, Another World, siema, dzięki. A Shale ci poradzają, bo są wredni, Kazadok. Cholera, no. Strollowali mnie, mówisz? Wrzuć Shale na czas kowadła pustki, bo problem będzie. A ju wąciasek. Wow, wszyscy mi tu polecacie takie rzeczy. Okej, no nie spodziewałem się. Czy ja mogę zmienić drużynę? Jak mogę właściwie? Do Orzammaru bym musiał się cofnąć? Okej, dobrze, to pójdziemy. Przy okazji sprzedam trochę rzeczy, zanim wejdziemy do kowadła pustki. Oczywiście musimy przejść z powrotem przez całe głębokie ścieżki. Czyli Kazadok i Ciastek mówicie, że lepiej Shale nie. O kurde. A kto mnie tak trollował? Paulina chyba z Matiziem mnie tak trollowali, że Robin, dawaj, bierz golema, zadymiarza i do przodu. Zależnie od wyboru będziesz musiał ją zabić lub nie. No dziękuję za mały spoiler, Mateuszu. Właśnie tak się spodziewałem, że coś takiego pewnie by miało miejsce. O kurczaczki. Nie no, szkoda trochę mi tego golema, bo naprawdę Shale bardzo fajna jest, ale za to Alistera byśmy mogli wziąć. Zagraj bez Shale, potem z Shale. No właśnie, w sumie też można zawsze zrobić mały tutaj update'ik. Dobra, siema. Gdzieś mój... Nie widziałem twojego obiadu. Pokaż mi swoje wyroby. Teraz ta, szybkie salanko robimy. Oczywiście wszystko, co nie jest wartości, nie ma wartości w co najmniej jednym złocie, to można sprzedać. Łapy precz od złota. To jest najlepsza metoda. Jeden złoty. Bimbo! Ogólnie jestem w Stoczniu Łukowskim, 20 km od Wilkowej. O, natomiast matko. Jutro na powrocie nawigacja kieruje mnie na Łódź, a stamtąd już mógłbym podjechać. Pewnie, rozumiem. Nie, Cwaniaku, no niestety jutro zupełnie, no robota niestety, także wybacz, ale dzięki za propozycję. No kurczę, jakbym miał chociaż chwilkę, no ale niestety jutro mam taki jeszcze w tej robocie zawalony dzień, że naprawdę ciężko będzie się nawet na chwilkę gdzieś tam urwać czy coś, także ten, no. Ale mam nadzieję, że jeszcze będzie okazja kiedyś, żeby się spotkać, ale w ogóle to jeszcze raz gratulacje, naprawdę. Ach, ryczyny na ławeczce w ogóle. Zarobista sprawa. To jakieś te odporności, duże kryształy możemy sprzedać, one mi się im przydadzą. Tu jest mały, czysty, czekajcie, 66. Ten mały, czysty jest fajny. Zostawmy go sobie. Z pancerzem to tutaj nie zastanawiam się, czy któryś mi się przyda, ale na razie możemy zostawić, bo one aż tak bardzo mnie nie zapychają. Jeden do sprytu, pierścień Lloyda, pierścień do boru, odbicie. Ten do boru to jest straszna słabizna, 10 do natury to suck bardzo. Zresztą ja i tak nie używam tych. Dobra, butle z kwasem sprzedamy, te bomby w sumie możemy sobie zostawić. Stężone jady tamte mogą zostać, wyciąg z tropikorzenia wywalać. Balsam lodowy walmy, prędkości skalne zostawimy. Tu byśmy mogli prezenty w końcu też rozdać moim towarzyszom. Grawerowana misa, cenna misa. Może będzie dało się ją jako prezent zrobić u kogoś. Strożna mapa Imperium jako prezent, pewnie. Tu byśmy mogli w sumie wrócić do obozu i zrobić właśnie ten. Dobra, to wywalmy Shale. Nie weźmy sobie tak. Alistera. Gołębie gówno, co za laska. Chcesz zobaczyć foty Bimbo? No możesz się pochwalić na przykład nawet na Discordzie, jeśli chcesz, z tego wydarzenia. Całkiem śmiesznie. Dobra, tu Alistair jest oczywiście turbo dopakowanym koksem aktualnie. Ma pancerz Kailana w pełny secik, więc... 270 zł mam, ale jestem bogaty. Przydałby się trochę układów leczniczych, ale nie wiem, czy będę w stanie u kogoś tutaj kupić te rzeczy. Który Gothic jest według ciebie najsłabszy fabularnie? Garnij piątkę, dzięki. Witaj, Robino, część przedmiotów możesz zanieść do Skulaptorium, tam na górze na końcu dostaniesz za nie ekstra kasę na peza martwej kasty godło. Okej, Karnis, dzięki za podpowiedź. To w sumie spoko, możemy skoczyć. Skoro już jesteśmy tak blisko, to jeszcze skoczymy. Najsłabszy fabularnie Gothic, mimo wszystko trójeczka jest słaba fabularnie. Mało tam się dzieje, tak z fabuły, żadnych jakichś większych plot twistów, wszystko takie wiecie, takie samo, że tak powiem. Także tak chyba najbardziej, najpierw trzy. Velen ze Spine instalowałeś? Nie, na Spine tylko angielska albo niemiecka wersja chyba jest. W ogóle nie polecam.
Najlepiej zainstalować samemu. Dobra, w którym miejscu było Skulaptorium? Urzamar ten na samym końcu, dobra. Który gotik jest według ciebie? Co to powiedziałem? Podesłać foty na Messengera? No na Messengera możesz, no jak tam chcesz, oczywiście. Dobrze idziemy? Tak, dobrze idziemy. Siemano, ślusarro! Akurat stream jak w pracy. Siema, cwaniaku! No tak, stwierdziłem, że odpalę streama, żeby zobaczyć, czy wszystko w miarę działa i śmiga. No i działa i śmiga, także jest super. Jezu, jakie to daleko, trzeba biec. Gotuj z Robinem kiedyś będzie, na pewno jeszcze będzie, chociaż aktualnie nie myślałem nawet nad żadnym przepisem. No, Robin, nie czyta, czyta, maśloczku. Tylko twój komentarz został usunięty przez moderatora szefo 09, także no wybacz, cwaniaku, ale jak się naraziłeś moderatorowi, to nieładnie, nieładnie. Dobra, do Orty chyba trzeba podejść. Widzę, że tutaj nawet mam zadanie jakieś do rozwiązania. Zobaczmy. Ja już zaczęłam się martwić. Nie wiedziałam, czy w ogóle wrócisz. Udało ci się znaleźć jakieś kroniki? Jakiekolwiek ślady starego Taigu Ortana? Byłam w Taigu, nie udało mi się jeszcze znaleźć, dam znać. Mam. Udało te kroniki. Ci się je znaleźć? Niech no spojrzę. Ruda masz tutaj, zobacz. Ale jesteś piękna. Ojej. To imię mojej prababki i jej męża. Jej męża? Wielkich przodków, to, to niezły miąższ. To ja naprawdę należę do Ortanów. Och, dziękuję. Siema, siema. Muszę natychmiast przedstawić to kongresowi. Siema, siema, hereszki. Jak tylko zatwierdzą moje pochodzenie, dam ci wszystko, o co poprosisz. Gdzie? Znajdziesz, gdzieś tam ją znajdę. Nie wiem w sumie gdzie, bo się zająłem głupotkami. O, Alister, ty masz poziom kolejny do tego tutaj. No to myk siła. Lecimy w bica u ciebie, cwaniaku. Ważenie trucizn? Chyba niespecjalnie. U ciebie myślę, że ulepszona taktyka by była spoko, ale sprytu masz za mało, cwaniaczku. W sumie to zielarstwo nie. Sztuka przetrwania była fajniejsza, ale sprytu brakuje u niego. Dobra, no to jak są te trucizny, to już niech będą trucizny. Opanowanie bierne. Berserker nauczył się panować nad sobą podczas bitewnego show. Kara do regeneracji wytrzymałości jest zmniejszona. Oczywiście, że jak najbardziej chce to rozwijać dalej. Bardzo ładna umiejętność. Dobra, Alister oczywiście jest naszym kochankiem, także też tutaj bonus za miłość. A czy mogę komuś dać teraz tutaj od moich ludzi jakiś prezent na przykład, który mi zapycha? Mam smocze łuski w ogóle, świetna sprawa. Wygląda na drogi, flakon, srebrny kielich. A na przykład, nie wiem, wazon? Ty byś chciał, cwaniaku? Nie chcesz wazona? Nie chcesz. Cóż, ważon taki ładny. Starożytną mapę Imperium jako prezent. Nie wiem dla kogo nawet to by był. Totem, czarny kamień runiczny. Srebrny medalion, srebrna brosza, sztabka srebra. Cholercia, nie wiem. Nie mam podpowiedzi, kto ten. A, bo wyłączyłem modo na prezenty. Fuck. Bo tak to by było napisane, dla kogo ten prezent pasuje najlepiej. Chyba coś takiego. Kurczę. A do której live w ogóle? Szkoda, że kasę wykorzystałem, to wspieranie bym wznowił. Brianik, spoko, nie ma problemu. Live, no myślę, że tak do jakiejś 20. Dzisiaj to taki właśnie bardziej live'ik miał być do przetestowania. Myślę, że na kolejnym live'ie sobie zobaczymy, jak będzie, ale że będziemy tutaj w Dragon Age'u mogli sobie, no nie wiem, czy już przejść, czy nie zdążymy jeszcze, ale na pewno sporo zamieszać. I to, Orte spotkasz w drodze fabuły Orzamaru, więc się nie martw, spoko. Dobra, to skończmy z powrotem na głębokie ścieżki, mam nadzieję, że jakoś sobie poradzę. Kurczę, przydałby się ktoś z miksturami, ale no jest lipa, no nie ma tutaj za dobrego handlarza z miksturami. Zobaczcie, co my tu mamy. Importowane towary, zbrojownia, Filda Nadzieja Matki, oberża, Orzamar Świątynia, kurzowisko. No, nie będzie za bardzo u kogo kupić mikstur z Lyrium, byśmy musieli skoczyć chyba do magów, więc nie chce mi się. Mapy są dla osoby, które jeszcze nie masz w drużynie. O, okej. Okay. Jak do 20 to Orzamar skończysz. Kazadok, myślisz, że zdążymy? No to pędźmy. Pędźmy zatem. Jeśli by się udało dzisiaj Orzamar skończyć, to by było naprawdę fajnie. Kowadło pustki nadciąga. Brakuje mi mikstur z Lyrium, przez co moja healerka jest mocno ograniczona. Potem ostatnia główna część fabuły, czyli jakieś 5 godzin. No to akurat gdzieś jakiś streamek w weekend i skończymy. Myślę, że to będzie dobra opcja. I później jakiś fajny, mocny live'ik z jakiejś modyfikacji, albo może jakiegoś Gothica 2 na strzała zrobimy. Nie, bo to by było zabójstwo dla mojego czasu wolnego. Wracam do roboty miłego posiadania wieczoru i powodzonka. Ślusaro, piękny dzięki. Trzymaj się tam swojaku też. Nie daj się zjeść. Powtórzę może, bo nic z niego nie było. Może Alexa powtórzysz przed Alexem 2? To jest chyba najgłupszy pomysł, jaki czytałem ostatnio. Wybacz, swojego, nie obrażaj się, ale po co? Jaki to ma sens w ogóle? Przecież tego Alexa przechodziłem nie wcale tak dawno temu. Co to było? O, zamknęli nam przejście. Także nie ma sensu nagrywać 40 razy tego samego. Przez ten czas odzwyczaiłam się od towarzyskich pogaduszek. Mam nadzieję, że ci to nie przeszkadza. A niech mnie nagła elfia Franca. Branda,
Na kamień ledwo cię poznałem. Ogren, podejrzewałam, że w końcu jakoś się tu dostaniesz. Mam nadzieję, że pamiętasz drogę powrotną. O, nie podoba jej się to, że jesteśmy jak tutaj? Jak się mam zwracać? Przeszedłem tę grę 18 razy, jestem pewny swego fanboystwa. Okej, okej. Okay, okay. Jedyna osoba, która nie ma. Miłego CS-ka w takim razie, dźwięku. Okaż, że szacunek, kobieto. Rozmawiasz z szarą. Nie kojarzę Germa Walus Krakas. Nie wiem nawet jak to przeczytać. Nie kojarzę w ogóle. Rozumiem, że stało się coś ważnego. Endrin nie żyje? Nie zdziwiłabym się. Stary był i rzęził. Orzammar potrzebuje nowego króla, by chronić się przed plagą. Nie żyje, kongres utkwił w martwym punkcie. Skąd wiesz, że nie chce po prostu pomóc Ogrenowi? Tak, Harrowmont wyznaczony przez niego na następne potrzebuje twojego wsparcia. Skąd wiesz, że nie chce po prostu pomóc Ogrenowi? Bo nikt nie pomaga Ogrenowi. W najlepszym wypadku jego pragnienie odnalezienia mnie... No i półtora roku go nagrywam tak, że mi wystarczy Alexa na jakiś czas. Ja chętnie dwójeczkę nagram, ale jedynkę to póki co zostawmy. Jesteś niemożliwa. Ta szara strażniczka przyszła tu aż z powierzchni, żeby poprosić cię o pomoc w wyborze następcy Endrina. Powiem ci to samo, co mówiłam każdemu, kto myślał, że zrobię z niego króla. Kongres może sobie posadzić na tronie nawet pijaną małpę. Ale wredna jest. Wielki porażek, nasza tarcza, coś przez co niegdyś cały świat zazdrościł nam naszych armii, jest w rękach pomiotów, przeciwko którym powinniśmy go używać. Kowadło pustki. To dzięki niemu nasi Walus Kraksa Kryzys, nowy nabytek na męskim graniu. To jest zespół, jakiś jest człowiek? Tutaj. Wow, nie kojarzę w ogóle. Blisko, że niemal je czuję. Kurczę. Gothic 3 za mało resortów akcji, ale sama możliwość wyboru zła jest super? No, w sumie tak, Pawik, ale to jest jedyna fabularna rzecz, która jest spoko. No, naprawdę Gothic 1 i Gothic 2 fabularnie wypadają o wiele lepiej od trójki. Przydałaby ci się pomoc, a co tam się stało? Kowadło znajduje się na końcu najeżonej pułapkami ścieżki, zaprojektowanej przez samego Caridina. Ja i moi ludzie daliśmy z siebie wszystko, żeby poznać jej sekrety. Okay. Właśnie to się liczy. Szacunek ludzi to ulicy. To będzie miało trwałe znaczenie. Jeśli mi się uda, zyskają wszystkie krasnoludy. Królowie, polityka, to wszystko jest ulotne. Oddałam wszystko. Ulotna jak ulotka. Poświęciłabym wszystko dla kowadła pustki. Rapowe wstawki mnie się trzymają. Włączenie z Hespit i resztą twojego rodu. Włącznie z Hespit. Masz obsesję tego topeń, dlatego Cardin ukrył kowadło. Po co ścigać jakiś mit? Twój lud potrzebuje cię w tej chwili. Włącznie z Hespit i resztą twojego rodu. Oddam wszystko. Włącznie z Hespit i resztą rodu. Dość pytań, jeśli chcesz. Żebym wmieszała się w tę idiotyczną elekcję, najpierw muszę mieć kowadło. Jest stąd tylko jedno wyjście, strażniczko. Naprzód! Poprzez labirynt Caridina do miejsca, gdzie spoczywa kowadło. Nieźle. Co to miejsce z tobą zrobiło? Pamiętam, że ożeniłem się z dziewczyną, której geniusz było widać po ledwie minucie rozmowy. Jestem patronką. Aha, okej. Okay. O, słaba sprawa. Także tak, smutne spotkanie trochę. Wiesz, że jest mod do Gothica 2, który dodaje gildię poszukiwaczy? Możesz przejść grę po ich stronie? Ja się wczoraj dowiedziałem, jak szukałem modów. Pierwsze słyszę w sumie chyba. Znaczy, gdzieś mi się... Ach, co za ziewanie. Obiło mi się coś o uszy, ale w ogóle tak nie kojarzę. Gothic 3 tak naprawdę jest zacny przez soundtrack. Przez soundtrack i przez w sumie... W sumie sama gra w sobie jest całkiem fajna, lubię. Także soundtrack na pewno, ale dodatkowo też, no po prostu, przyjemna gra. No fabularnie jest się troszeczkę, ale cała reszta jest całkiem przyjemna i fajna. Zespół Gika Kosak moim zdaniem, a piszę to ze względu na to, że jestem fanem Kwiatu Jabłoni. A, no ja też byłem na koncercie niedawno, Kwiat Jabłoni bardzo fajny, lubię. Zwłoki krasnoluda brzmi niezbyt przyjemnie, sztylet z czerwonej stali wyjątkowo. Weźmiemy wszystko, co się da. A czekajcie, ten kryształ... A, Shaili przecież nie ma ze sobą, to wywalone. Zabij tą brandziochę. Nie, no przecież to jest ta kobieta tego, Ogrena, to nie możemy tak jej chyba zabić. Tak mi się wydaje, że ona powinna... Złożyli przysięgę wierności mojemu rodowi, a jednak nie chcieli pomóc. Próbowali mnie opuścić, nawet moja Hespit, ale nawet ona nie umiała zrozumieć, że kiedy sięga ku wielkości,
muszą być ofiary. Tyle ofiar, ile to konieczne. Kurde, laska jest szalona, ty. Laska jest naprawdę jakaś... O, ty, tu jakieś klepanko się szykuje. Ta jego dziewczyna to taka trochę dobra wariatka jest, Crazola. Kurde. Ja pierdziuszkam. Widzę, że naprawdę wesoło się bawili. Okej, szybkie ciosy, jednoroki do wyklepania. Bardzo ładny damage. Oczywiście bije z bezkryta chyba, co mi się tak wydaje, ale przyspieszone ciosy oczywiście o wiele fajniej będą mi tu wchodziły. Ładnie, jeszcze obrona. Dwa pudła, naprawdę? Kurde. Okej, teraz mamy dobrą ekipę do spuszczenia w pierdzielu. Genlock już uczyłko, cyk, cyk, cyk. Pięknie, jeszcze tam ta zabawa. Dobra. Gothic 3 Vista Point, gdy chcesz na sesji RPG, by poleciał łzy podczas opisu jakiejś straty na finał. Na przykład przy smutnej śmierci. Tak, smutna gitara flet, nas szefo. To nas szef odkatuje za każdym razem właśnie soundtrackiem z Gothica 3. To mam już mam takie zboczenie właśnie z sesji D&D, że jak słucham soundtracków właśnie z Gothica 3, to czasami właśnie mi się załącza jakiś taki motyw właśnie D&D, że co jest, kurde. To ja tutaj zbieram te żyły, a ja nie wiem, czy to dobry pomysł jest, żebym ja klikał te żyłki. Żyło, z Leriuby. Chodo, tutaj ty jak sobie łykniesz, to chyba powinno ci trochę postać tej energii i fajnie ci zrobić. Tak mi się wydaje. Bo ona tak... Co ty masz tak mało? Ty pasywnie coś masz załączone. A, ten skalny pancerz masz, dobra. Jedziemy z koksem dalej. Ja lecę na lesiczki. Dobrego wieczoru wszystkim, myśloczku. Miłego cwajaczku. A pamiętaj, że eleksik będzie nagrywany kiedyś, więc nie przejmuj się. Nie jedyneczka, a dwójeczka na pewno. Także tak. Brenda ma jednak dobre powody. No, ja wiem, że ma powody. Uwierzyła w historię o kowadle. Wie, że to może wspomóc właśnie ród krasnoludów, że tak powiem. O, dzień bro! Dobra, zawijamy ekipa. Ekipa zawijanko. O, grę! Byku, biegnij! Ale masz przerobany, chłopie. Biegnij. O, w poplecach go zastrzelili. Mógł pojeździć, nie? Pojeździ. Dobra. O, zostałem złapany. Ale, kurde, cios w brzuch. Dobra, ogrze, możesz przestać? Ty, zginę. Normalnie mi zabił ten ogr. Serio? Kurde, od kiedy ogry są takie przerąbane? Okej, widzę, że jest wesoło całkiem. Widzę, że jest całkiem wesoło. Czy starczą? Dobra, zobaczmy. Coś tam weszło może. Okej, jest ogólnie dosyć wesoło. Jest wesoło, jest zabawnie. Jednoki bijemy. Kurde, dawaj. Do dzieła, jasne. Okej, wiesz co, cwajeczko, to byś mógł sobie wyknąć w sumie jakiś silniejszy układzik. Nie byłoby źle. I lecimy dalej. Moja laseczka nie ma w ogóle many, także zostanę typowo. Aha, dobra, tu biega jakiś ten emisariusz, fucker. Gdybym wiedział, że to jakiś emisariusz jest, to już bym go dawno zmuchnął. A mógł go, może obrona tarczą, mógł go zdmuchnijmy uderzeniem. Pięknie, ładny stun. Okej, okay. Jeszcze strzał, super. I teraz załóż leczenie. Alistair solo mi zrobi giereczkę, coś tak czuję. To jest jednak dobry gangus. Czyszczenie obszaru może niespecjalnie, ale natarcie na przykład nie byłoby złe. Parę silnych ciosów. Dobra, mur... może być mur nawet. Tu sporo przeciwników, to mur akurat dobrze wejdzie. Matko, widzę, by złotka nie miała. Okej, widzę, że jest bardzo źle, więc kolejne leczenie. Więc może tego Harlocka najpierw, który w plecy mu dojeżdża. Kurde, przydałoby się wyleczyć ziomków, ale niestety moja healerka aktualnie jest zajęta. Okej, ładnie. Z tego Harlocka. Uff, Kenta, siemaneczko, cześć cwajaku. Hej, dzień dobry, witaj. Jak widzisz, na nowym layoutiku wszystko śmiga. Co prawda z tymi wspierającymi na tym Streamlapsach, czy co to było, tam coś nie do końca śmigało. I wrzuciłem póki co tipi tamtego. Proszę, czerwona R-ka już wpadła. No rzeczywiście, już czerwono. Prawie 100 łapek w górę. Kurczę, jakby się udało na tym streamie stówkę dobić, to by było naprawdę sympatycznie, bardzo miło. Dobra, genlocki. Teraz łuczniki jeszcze najgorsze zostały do zabicia. Szybko spróbujemy się z nimi zabawić. Widzę, że idzie nieźle. Możemy natarcie zrobić w sumie. To ładny damage wciska. Show berserka, a w sumie czemu nie? Dawaj, odpal się na ostatniego jeszcze. Załaduj mu szybkiego strzała. Chociaż to bardzo pudłowanie nam tutaj robi. Okej, i udało się. Jakoś się udało, chociaż łatwo nie było. Velaya się wywaliła razem z Ogrenem.
Ajajajajaj. No i znowu będzie trzeba łatać wam jakieś oczy, czaszki i całą resztę. Także mniejsze tutaj, mniejsze zestawy. A tobie co? Zmierzone ramię. Okej, okay, dobra. Na szczęście mamy czym się leczyć, więc spoko. I Reaper jako cień, jak miło. I stówka wpadła. Hej Kenta, cześć, cześć. Siema, siema. Wiem, ale w przeciwieństwie do ciebie daję Robinowi zdecydować samemu, Kazadok. No, spoilerowanie troszeczkę mimo wszystko. Znaczy, już kiedyś przechodziłem Dragon Age'a, więc nie boli mnie jakoś bardzo. Tak, a decyzję i tak zawsze ja podejmuję sam, więc nie przejmujcie się. I oczywiście Reaper, cwajaczek, już długo z nami jest i oczywiście witamy po raz kolejny. Dziękuję bardzo za to, że postanowiłeś przedłużyć wspieranie cwaniaku jako cień oczywiście, więc cały czas chatka z niewielkim baldachimem jest dostępna. Zresztą ty już tam tyle w niej siedziałeś, że na pewno doskonale wiesz co i jak. Bardzo mi miło, dzięki. Aj kurczę, i 103 już, więc lecimy. A oglądający aktualnie pokazuje mi 40. Możecie dać znać, czy rzeczywiście tak jest, czy mnie tutaj właśnie mój ten nie kłamie. Możemy biec dalej chyba? Chyba wszystko jest ok w miarę, optymalnie. Jakieś trupy pomiota i to pomiota, którego ja raczej nie zabijałem. Zwłoki krasnoluda, spoko. Może jeszcze jeden sejwik, ok. I zobaczymy. Wow, kolejny wspierający. Co się dzieje, nie? Że tutaj, kurde, pan Tokar szaleje z dotacjami. To jeszcze paru nowych wspierających dotarło tutaj do cwaniackiej ekipy, że tak powiem. To bardzo miło. To zawsze dobrze widzieć na streamku, że mimo, że streamek taki trochę z partyzanta, to że i tak się dzieje. Okej, okay. Są golemy. Golemy jak Sheila trochę. Okej, okay, to chyba jest... Okej, okay, tak, zdecydowanie... Jakieś miejsce, gdzie będzie dobra rozpierducha. Dostałem turbo stuna na samym wejściu. Świetnie. Mam nadzieję, że wszystkie golemy nie zostaną aktywowane naraz, tylko że będę mógł sobie tutaj jakoś poradzić z nimi. Golemy ogólnie są dosyć ciężkie, przez to, że mają sporo niewrażliwości. Okej, widzę, że będziemy tak na zmianę z nimi walczyć. Okej, może stun uda się? O, niestety, golem też ma sporą ochronę przed takimi rzeczami. Na koniec streama pokaż kitku? Pewnie. No, pewnie poszedł spać teraz, bo na początku streama mi dokuczał. A stwierdził chyba, że pójdzie się położyć. Zwłaszcza, że on tak, no, jak była burza, to tak się kręcił. Myślę, że troszeczkę był troszeczkę taki tą burzą, no, biedny, zaaferowany. No i poszedł w końcu się położył, poszedł spać. Okej, okay, Teogren nie ma żadnego leczenia ustawionego. Trochę mnie to boli. Będzie ci trzeba taktykę ustawić na leczenie. Żywotność przeciwnika, dowolny mur. Dobra, to później ci ustawię. Trzeba być trochę taktyki. Powinno być łatwo. O, będą szybkie trzy ciosy. Ogłuszenie. W ogóle, że te ogłuszenia wchodzą. Nieźle. Dobra, ja nie jestem w stanie ogłuszyć niestety. Nieczysta walka, czy spojrzyj pasa, zmniejszmy ochronę. Jak tam twoja nowa płyta? W co się wyposażyłeś? Wyposażyłem się w Asus TUF Gaming X570, taką płytę główną. Dodatkowo jeszcze musiałem niestety zmienić zasilacz i zasilacz to chyba jakiś Silentium PC, coś tam. Jakiś taki naprawdę wypasiony, 750 watów, gold, ten, no jakiś tam, nic jakiegoś super szalonego, zasilacz. A zasilacz musiałem zmienić ze względu na to, że stary zasilacz na wtyku na procesorze miał jedynie 4 jakby, a nie 6 tego. Także no, 4 do zasilania. Co to jest? Zamykasz zawór. Zawór do pływu gazu. Nie wiem, czy... A, muszę to jakoś to zamknąć, tak? Czekajcie. Potem było, że zamykasz, czy otwierasz. Co tu jest? Zamykasz zawór. Tu jest co? Zamykasz zawór. Okej, zamknąłem zawory. O, dobrze, zrobiło się normalnie. Mogłem zamknąć te zawory o wiele wcześniej, ale cóż. Okej, tędy nie przejdę. Także takie fajne. Nie wiem, czy nie... A nie, zaktualizowałem jeszcze w informacjach u mnie na kanale tego. 43 oglądających, 40. No, czyli mniej więcej nie kłamie mi tutaj Stream Deck. Także fajnie, sympatycznie. Tak. Muszę chyba zaktualizować. No i właśnie po prostu zasilanie procesora było za słabe jakby na starej płycie. Ta pułapka! Okej, okay, no widzę. Z zabójczym ostrzem pułapka, więc my rozbroimy od razu. Więc właśnie tak ten. Czy te golemy? Na razie tylko te wstały dwa. Okej. Dobrze, to nic strasznego. Później tą pułapkę drugą rozbroimy. No i to zasilanko. Ale na szczęście teraz wszystko. I w końcu pozbyłem się błędu właśnie płyty głównej. Bo na poprzednich płytach głównych miałem problem, że BIOS sygnalizował mi problem
4-1, czyli były 4 szybkie piknięcia i jedno długie, z tego co pamiętam przynajmniej, już zdążyłem zapomnieć o tym błędzie, ale był taki problem właśnie na poprzednich płytach głównych, że mi pikało i to oznaczało jakiś tam błąd właśnie procesora na płycie głównej, ale ogólnie działał komputer bez problemu. Znaczy, okazało się, że w pewnym momencie, że z problemem, bo nagle zaczęło mi grę, nagle wywalić komputer w zupełnie losowych momentach. Po prostu sobie siedziałem i nagle robił Eldo i wywalało, więc trochę słabo. I się okazało właśnie, że teraz, gdy mam nową płytę właśnie z mocniejszą sekcją zasilania i dodatkowo z tym lepszym zasilaniem procesora, to się okazało, że problem już przestał istnieć i na szczęście już wszystko działa jak powinno. I nie ma tego pikania i w ogóle bardzo stabilnie wszystko działa, śmiga. Procesor teraz już też na pełnym koksie lata, no bo wiecie, ta płyta turbo wypas, więc naprawdę bardzo, bardzo spoko. Warto było się upgrade'ować. No teraz tak naprawdę w PC-cie mam wszystko nowe prawie, że no poza dyskami twardymi, bo to i tak dobrze się trzymało zawsze, więc cieszę się, powiem wam. Bo dzięki temu będziemy mogli robić dobry kontencik na YouTube. No tak. Kulka Rurka też bym dołączył do wspierających za te wiele obejrzanych odcinków, ale zbieram na fest i wyjazd z ziomami, także wrzesień proszę trzymać mnie za słowo, wrócę tu cały ubrany na biało. Dobrze, panie cwaniaku. Gerema, tu będzie zapisane na powtórce twój niczek, także będziemy mieli tutaj pewność, że będziesz zapamiętany, cwaniaku. Nie, no, spoko, nie przejmuj się, nie trzeba wcale nic. W ogóle zauważyłem, że u niektórych youtuberów pojawiła się opcja podziękowania za odcinek jakby, czy coś takiego, że można wysłać właśnie takiego superchata, coś takiego a la Soloneza, po prostu pod odcinkiem danym, czyli po prostu jeśli wam się na przykład odcinek bardzo spodobał i chcecie wesprzeć, to po prostu wysyłacie właśnie tam, są ustalone jakieś kwoty, jakieś tam różne, w takiej ramach podziękowania za po prostu za fajny odcinek, coś takiego. U mnie to jest w ogóle jeszcze niedostępne, bo to jest chyba jeszcze jakieś tam testowe, widziałem tylko na razie UDBczka to widziałem, na jego paście jakiejś tam najbliższej, także fajnie, że coś takiego jest. Nie wiem, czy będę z tego korzystał. Się zobaczy kiedyś. Na razie nie widzę jakiejś większej potrzeby, także no. Tak. Jest tu jakaś dziwna rzecz. Coś tu się dziwnego dzieje, cwaniaki. Okej. Okay. Co jest? Coś mnie chce bić, tylko jeszcze nie wiem co. Na razie nie widzę tego, co chce się ze mną bić. O, teraz już widzę. Okej, magiczne pociski, zapomniane duchy jakieś tutaj biegają. Dużo tego dziadostwa się pojawiło. Okej, może spróbuję jakoś te poboczne. Okej, oczywiście w plecy mi jakieś dojeżdża. Fajnie było się przesunąć, żeby nie dostać w plecy. Okej, ładne ogłuszenie weszło. To ja wezmę dwa na klatę, a tam reszta niech się weźmie. A wy co robicie właściwie? Okej, widzę, że oni chyba próbują walczyć, ale sami nie wiedzą z czym. Więc może spróbujmy im troszeczkę pomóc. Może zajmijcie się na przykład tym cwaniakiem. A później mi pomożecie z tymi dwoma tutaj. I będzie fajnie. Okej, zobaczymy. Cyk. Broń się. Zapomniany duchu. Kurde, stunujący mnie wrednie. Wybijaj duchy i celuj w inny kolor kowadła. Inny kolor kowadła, okej. Dobrze. O, wybuchło, kurczę. Aha, tu jest jakieś duchowe kowadło. Okej, walnąłem. Walnąłem w kowadło, nie wiem czy to coś daje. Dobra, spróbujmy walnąć jeszcze raz. Bunkers, dobra. Aha, tam było jakieś kowadło jeszcze. Dobra, to jest, nie wiem, to żualerium jest. Okej, odporność. Okej, dobra, czyli teraz powinienem zabić tego, tak? Bo on pilnuje tego kowadła. Nie wiem co tu się dzieje do końca, ale okej, chyba tak. No o to chodzi. Zobaczymy, to będę bił tego ducha, bo wiem, że on jest na pewno tutaj ten. Który był przy kowadle. Ja ostatnio wymieniłem chłodzenie procesora na lepsze, dodałem pierwsze LEDy do komputera, są one zamontowane do innego chłodzenia na budowie. No spoko, wbijaj duchy. O nie, przewalony moment. No, próbuję tutaj coś zaorać, ale jest ogólnie dosyć ciężko. Widzę, że ogre znowu dostaje w pierdy. Standardzik taki nasz. Wejn, jak się trzymasz, ty jesteś na full akurat. Ty byś mógł sobie Alister coś łyknąć. Velaya może coś słabszego. Wszyscy leczenie, hyć. No i to mi się podoba. Znak śmierci, nie wiem na co rzuciliśmy znak śmierci, ale dziwne to było. Dobra, dwoma brońmi i teraz to kowadło chyba powinno walnąć, zobaczmy. Bunkers, tak, poszło ładnie. Kolejne oczy i teraz jeszcze tutaj to kowadło by się przydało uruchomić, ale nie wiem skąd jest przeciwnik tego kowadła. Okej, tu te oczy krwawią. Okej, tu się pojawił. No naprawdę.
Dobra, miejmy nadzieję, że się uda. Agnieszko, na malutką zabawkę dla Jaskra. O, dziękuję bardzo. Oczywiście, na pewno dostanie. Tam po lewej stronie właśnie się pojawiają solonezy. Niestety dalej wtyczki te takie różne internetowe nie ogarniają solonezów. Przewalona sprawa. O, Brent chyba padł sobie z rowerka. Także elegancko. Dobra, spróbujmy walnąć kowadło. Zobaczymy. 500. Ładnie, oczy się temu kowadłu chyba już tutaj ten. Okej. Okay. Ej, no to już tutaj... To już krwawi z każdej strony możliwej. Okej, czyli co teraz muszę zrobić? Teraz po prostu chyba kowadło. Tak po prostu. Laseczka, giniesz. Dlaczego mi nic nie mówisz o tym? A silniejsze poproszę dla ciebie. Hits. Okej. Okay. Łykaj, łykaj. U niej silniejsze to full HP daje w ogóle. Tak, na pewno Jaskier jakąś zabawkę dostanie, zwłaszcza za to, że dzisiaj był bardzo grzeczny u pani weterynarz. W ogóle należy mu się tutaj coś takie, jakiś ładny prezencik w ramach nagrody. No nie, Velaya też spadła z rowerka. Dlaczego? W ogóle co wy bijecie? Dlaczego moi ludzie biją jakiś gówniany posąg na środku, którego nawet się nie da zranić? Naprawdę? Ja robiłem całą robotę? Jesus, uwielbiam tą grę. Jednak, kurczę... Takie odwalają lipy. A ty, czy ja przypadkiem zgarnąłem z Lyrium pełno jakiś mikstur? Ty już wszystko wychlałaś, kobieto? Co ty robisz? Nie szanujesz w ogóle tutaj moich starań. Ech, dobra. To ty ładuj. Musisz znowu ogręt wziąć na plecki. Tak jak mówiłem, on to jednak potrafi. Dobra, bonkers. Magiczny poncisk. Zaraz tego. A ty mogłabyś się ogarnąć i strzelać na przykład tutaj czegoś? Okej, muszę cofnąć się trochę. Szkoda, że nie mam niestety... Nie mam niczego. Okej, zrobimy tak, żebyśmy stali jednak trochę dalej. Rozsieczone duchy, kurczę, no. Bez pomocy moich towarzyszy będzie ciężko, zwłaszcza, że ta... A ty z Lyrium na przykład byś mogła tutaj łyknąć sobie to? Czy to mi... Tak, to mi da, ale braknie mi tej many. Cholera, mało co ta żyła dała. A jest tu jeszcze jakaś żyła w okolicy? Tam jest żyła Lyrium. Okej, spróbujmy ją zdobyć. Jak tylko zdobędę żyły Lyrium, to będę mógł kogoś uzdrowić. Nie, ej, ona włączyła jakiegoś buffa znowu. Co za picza to jest? Nie buffuj się, Vayne, tylko zbieraj manę, no. No, dobra, to już mogę wczytywać grę. Ona sama nic nie zrobi. Chyba, że nie wiem, tego rozcieczonego ducha jakoś damy radę i walnąć jeszcze raz z kowadła. I to ostatnie będzie kowadło, które da ten, które rozwali to całkowicie, czy nie? Chyba nie. Chyba jeszcze to urządzenie dalej. Kurde, many nie mam, no. Zobaczmy, jeszcze coś. Okej, tu żyła Lyrium się znowu pojawiła. Jakby się udało teraz jeszcze ją zdobyć. O, nie mogę jej zdobyć, czy mogę? Dawaj, łykaj, dobra. Czekaj. Ożywienie, kogo najlepiej było ożywić? Ogrena, Vayne, Alistera chyba ożywił mimo wszystko. On się dobrze trzymał, nie wiem czy zdążę ożywić niestety. Dobra, żadę. Okej, okay, dobra, poszło. Teraz jeszcze tego cofaniaka byśmy mogli tutaj silniejszym walnąć układem. Okej. Okay. A ty byś mogła się jednak cofnąć troszeczkę. I teraz bić z daleka gdzieś. Okej, okay, a ogren ładuj. Kurde, przerąbany, nie, to jest... Uff, bardzo ciężko. Pokonanie ducha dotknij kowadła. No właśnie, próbuję. Niestety to tymi krwawymi atakami mnie tak bije. Redne paskudztwo, rozwścieczone duchy. Dobra, weź mu tutaj starczy pierdyk, co jest. Okej, okay, uderzaj, tylko że mam jakieś debuffy jeszcze. Dobra, wal w kowadło. Pięknie. Zadanie wykonane, no, cieszę się. Okej, okay, tego jeszcze. Chyba tak. O nie, zniknął, dobra. Dobra. Cofnij się, laska. Znowu świrujesz. Ile tego jeszcze? Cholera jasna. Rozścieczone duchy. Okej, okay, no nic, zżyjemy troszeczkę tutaj, ale... Kurczę, jakbyśmy mieli więcej Lyrium... No i co ty robisz? No nie wierzę, ten PC to są jakieś świry dobre. Dobrajcie, co zrobimy? Weźmiemy sobie nią, akurat uzbieramy Lyrium. Dobrze, tanguj się. Ogren elegancko. Dobra, no oczywiście jeszcze nie mogę czarować. Jeszcze nie mogę czarować, bo brakuje troszeczkę. Dobra, jakbyś zwykłymi atakami... Ty, bo ty tutaj znowu spadasz z rowerka. Matko, ile ja w ciebie wtankuję tych mikstur. Okropne to jest. Dobra. No łykasz się? No, łykaj. Dobra, zaraz będziemy mogli wskrzesić coś znowu kogoś, jeśli dobrze pójdzie. Klikaj w kowadło, ziomek. Dawaj, klikaj w kowadło. Dobra, ładnie. Czy to już wybuchło ostatecznie, czy jeszcze? Okej, widzę, że się dzieje jakieś zatrzęsienie ziemi. Wygląda jakby się udało. Tak, chyba się udało.
Ogręcz stajesz? Okej. Okay. Wzięci na plecki po raz kolejny dzięki Alisterowi. Alister to jest pokrzep tej serii największy. Bez tego chłopa to ja bym tutaj nic nie ugrał chyba. Już miałem się wczytywać. Stwierdziłem, nie ma szans, żebyśmy to zrobili. To jest niemożliwe. Ale babcia i kochanek wzięli na plecki i porobione. Wejn, ty byś mogła odpalić jakąś aurę, wiesz? Ty miałeś jakieś takie zajebiste aury. Natomiast mag przywołuje, pobudzenie. A co jest pobudzenie? Kieruje energię progranego sprzymierzeńca, regeneracja, uzdrowienie. Dobra tam, weź sobie rób co chcesz, laseczka. Ważne, że kowadło, czy co to było, to nawet nie jest kowadło pustki, tylko jakieś tam kowadło. W kowadło to ja biłem. Siema, panie John Garrett. Elo, jak tam nowa konfiguracja stream, Karbercik? Bardzo dobrze, wszystko śmiga ładnie, pięknie. Layoutik malutki, sympatyczny, również super się sprawdza. Wszystko działa jak powinno. Możemy na przykład... robić głos jak z Cyberpunka. Gdybym grał w Cyberpunka 2077, to całą serię nagrałbym pewnie na tym efekcie na przykład. Ale nie no, bardzo mi się podoba na przykład jeszcze... O, albo właśnie jakiś taki mroczny głos robi na skateboarda, jakbyście chcieli usłyszeć. Ale nie no, zostaniemy przy standardowym, normalnym głosie może. Niech będzie. Zawsze można... O Boże, co się dzieje? Arbu dopiero teraz usłyszała. Nie, no bo tam Pikachu mówi, że cringe'owa jest zapodawana, to nie robiłem wcześniej. Ale całkiem fajna zabawa. Bardzo mi się podoba właśnie, że z tego... Hasbin Hotel możemy robić Radio Demona też sobie. Na przykład teraz, gdy wchodzimy do jakiejś głównej kwatery, jakiegoś bossa. Cokolwiek by tu nie się działo, będzie trzeba było to zabić i skończyć jego żywot. No ale tak... Zostańmy przy normalnym. O Jezu, co to jest? Radio Demon, tak jest. Czy Brubskiego? O tak, zapomniałem. Cholera. Zapomniałem, kurde, że trzeba było Żebrowskiego dodać do odcinka. Chyba w kolejnym będzie trzeba zrobić wstaweczkę piękną. No, Radio Demon jest zarąbisty w ogóle. Jeszcze, że... W tle jest... czekajcie. O, można jeszcze dodać muzyczkę. Tak, raz, dwa, trzy. O, to więc co zrobimy? To zrobimy tutaj ten... Tak zrobimy. Jeśli poszukujesz kowodła, musi ci obchodzić moja historia, inaczej będziesz skazana na jej powtórzenie. Także no. Śmieszki, śmieszki. Kardin, ten Kardin od rozstajów Karidina. Karidin, ja to też umiem czytać dobrze w ogóle. Cudownie, radio lat 70. Tak, w ogóle tam fajny ten efekt też jest, bo można wyłączyć w tle ten taki właśnie efekt takiego, że... Bo normalnie jak zaczynam bardzo długo mówić, to zaczyna się ten głos robić ten właśnie taki demoniczny, coraz mocniejszy i szatański. Ale ten efekt można właśnie wyłączyć, żeby cały czas było tym, jak CB Radio Bajo Jajo. Radio Demon Bajo Jajo, ty. Czekaj, a jakbym wziął na szybko, wyłączył właśnie ten Evil, czekajcie. I teraz tak. Bajo Jajo, Bajo Jajo. Ty na Inowrocławskiej siedzisz, co jest, gościu? Także można cały czas gadać na przykład w ten sposób. Ewentualnie właśnie mogę włączyć efekt Evil i wtedy się zaczyna tam nakręcać i w pewnym momencie się robi coraz grubiej i coraz bardziej tam, wiecie, mrocznie. Także no. Takie śmieszki całkiem. No i właśnie fajne są te efekty, tylko nie wiem za bardzo, które ustawić, żeby były takie najbardziej ten. No mam właśnie... ten cyberpunkowy i mogę włączyć jeszcze właśnie te efekty specjalne. W ogóle to przester się turbo robi, jak to tego używam chyba. Jest właśnie Radio Demon. Tutaj co jest? AudioTune. Siema, siema, witam wszystkich, z tej strony Robin Skateboard, na AudioTunach lecę. Spuszczam w Dragon Age'u, sążny w pierdole. Także grubo. Jest oczywiście głos zła z samego piekła. Jest jeszcze czwarta gęstość. Myślę, smuczy jaja? Cholera, skąd je wytrzasnąłeś? Jeszcze mogę być kobietą. Robin Skateboard. Nie no, to jest straszne. Ale zostanę przy clean chyba jednak. Najlepiej, niech będzie. Dobra, zabawy zabawami. Wyciszyłem sobie, czekajcie. Coś sobie wyciszyłem? Nie, coś sobie wyciszyłem, zaraz zobaczę. Okej, chyba wszystko działa jak powinno. Mam nadzieję, że mnie teraz słyszycie normalnie. Na Inowrocławskiej jestem, ja ci zaraz zrobię surówkę z tego jaja. Bajo jajo, bajo jajo. Mam jednak 30 minut, wezmę Bolta. No nieźle, czarny prostokąt na oczy i ten gruby głos. Tak było. Byłem niegrzecznym cwajaczkiem.
Za to dostanę saneczki 3 lata w zawieszeniu. Wiecie, jak to jest. Życie streamera nie jest proste. Dobra. Siekiernik X, siema, cześć. Dobra, Kardin, ten Kardin od rozstajów. Choć w swoim czasie stworzyłem wiele. O, widzicie? Rzeczy. On też leci na jakimś przesterku. Cała moja sława i pozycja oparte były na jednym dziele. W ogóle to coś do mnie dzwoniło. Sprawdźmy, co to dzwoniło. Pustki. Z Łodzi coś dzwoniło. Pozwalało mi ono wykuć istotę ze stali lub kamienia. Równie zwinną i bystrą, co każdy żołnierz. Armia takich istot była niezwyciężona. Ale nikomu nie powiedziałem, jaka była tego Kto cena. Do ciebie dzwonił? Stoi do mnie dzwonili, fucken. Mogłem odebrać, kurde. Nie potrafi stworzyć. A stoi dzwonili, bo kończy mi się tam jakaś coś tam w umowie. Goleny musiałem wziąć skądś energię życiową. A takie buty. Przerażająca metoda. Było warto. Brzmi jak magia krwi. Niebezpieczna ścieżka. 3 metry wzrostu i niezniszczalność. Potrafię sobie wyobrazić o wiele gorszy los. Przerażająca metoda. Było warto. Mój król. Coś odwala? To są tutaj te efekty specjalne. Pokaż jeszcze raz audiotuna, to bardzo spoko. To czekaj chwilkę, niech dialog przeminie chociaż. Policja jak cię złapie z gibonem w ręku, bo ponoć daje sanki, to trzeba iść do zoo, jakiegoś gibona wziąć ze sobą. Idealnie zima za 4 miesiące. O nie, właśnie z tym gibonem i sanki dają, to mi się za każdym razem te właśnie śmieszki z pójścia do zoo i gibona łapanie. Dolarek, witam, cześć. Audiotuna chcecie? No to tak brzmi na audiotunie, jeśli byście chcieli kiedyś posłuchać, jak śpiewam. No, kurde, czekajcie, jakąś piosenkę. Zaraz znajdziemy coś. Także audiotune jest gruby. Jaką piosenkę byście chcieli usłyszeć w moim wykonaniu na audiotunie? Kurde, no nie mogę. Piosenka ten. Armia golemów niby niezwyciężona, a wpierdy od pomiotów dostali. No właśnie, nie? Niby takie super turbo wypasy. Dawajcie jakąś piosenkę, teraz znajdziemy. Gangsta Paradise na audiotunie. Nie, bo już po angielsku będę kaleczył. Disco Polo jakieś. Zenek Martyniuk, czekajcie. Los chce ze mną grać w pokera, to jest fajne. Los chce ze mną grać w pokera. Jak to leci? Para pa, dobra. Ludzie mówią do mnie, przestań martwić się, wszak po burzy zawsze słońce lśni. Zostawiła cię dziewczyna, jest ci źle, zaraz nowa miłość wejdzie w twoje drzwi. Los chce ze mną grać w pokera, raz mi daje, raz obiera, ja ze swoim szczęściem biegnę w świat. Cuda przecież się zdarzają i marzenia się spełniają, los przekorny, znowu miłość ta. Para pa, para pa, pa. Ło, ło. No i jak wam się podobało? Mam nadzieję, że pięknie. Barka. To 21.37. Musimy trochę jeszcze zaczekać. Odpłyniemy na barce. Oczy zielone, demonetyzacja. Za dobrze poszło, znaczy się. Uff, no nieźle. A także zadymka dobra jest. Fajna zabawa. Znaczy ja cholera, skąd nie wytrzasnąłeś? Także no. Pięknie. Dobra, więc schowałeś je tu, potrzebne Orzammarowi. Co teraz, pragniesz zemsty? Chyba sobie na to zasłużyłeś. Czy pragniesz zemsty? O, jasna cholera! A co to za monstrum? Co jest? Jakiś siano! Jaskier! Będziesz miał co jeść chyba przez pół roku. Pan Lee wjechał. Bajo jajo! Dzięki, Liza, turbosiano. Jezus, kochany. Żeby zniszczyć kowadło. Niszczenie kowadła? Sam nie mogę tego zrobić. No. Żaden golem nie może go dotknąć. O kurde. Co Li zrobił? Nie. Co chłop zrobił? Kowadło, a jak weszła moje. Na rejon, co nikt jest? Nikt mi go nie odbierze. Kowadło jest moje. Proszę. Nikt mi go nie odbierze. Możesz mi zniszczyć kowadło. Nie pozwól, by spętało kolejne. O nie, ja mam teraz wybrać? O kurde, także bajo jajo. A czekajcie, jak teraz będę mówił bajo jajo, to nie ma tego. Nie ma efektu tego. Także Li, bajo jajo dla ciebie, przyjacielu. Pięknie dziękuję za jakieś potężne 300 zł. Człowieku, co to jest? Będzie na karmę dla kota, będzie na rachunek za internet i za prąd w sumie też. Może jakoś zmieścimy się w tym budżecie. Także kurde, cwajaku, pięknie dziękuję. Ach, kurczę. Tak właśnie. Nie, no zajebiście, cwajaku. Li, coś ty zrobił najlepszego. Bardzo, bardzo piękne dzięki. Tak, no z racji tego, że musiałem robić upgrade tej płyty głównej i przy okazji zasilacza, to niestety budżet domowy został troszeczkę czarpnięty, ale z drugiej strony spoko sprawa. Go firma fałszywe panie.
Co? Jaka ten? Dawaj Gotika, nie tam. Nie, Gotika to będzie jutro o 12. Matko, ten śmiech na tym efekcie jest super. Że zaczyna się takie cudowny śmiech. No, także całkiem fajna zabawa. Pozdrawiam cały czat. Niestety nie mogę siedzieć teraz, bo jestem w robocie, Lee. I ciebie, Rominku. Pozdrawiam cię, Lee. Pięknie dziękuję za te siano. W ogóle nie dość, że Lee wspierający cwaniak w ogóle jest. Tam w napisach końcowych to siedzi, kurde, od roku ponad chyba. To jeszcze tutaj siano wysyła. Pięknie dziękuję. Jak lubisz to disco polo śpiewaj. Nie, Dominiku, ja disco polo niespecjalnie. Po prostu chcieliśmy przetestować tutaj dźwięki. Także na razie tyle. Oczywiście mogę cały czas zmieniać te dźwięki i tak dalej. W ogóle fajna sprawa, najbardziej mi się podoba to, że w każdej chwili mogę sobie odkliknąć i na przykład tutaj do was pogadać z dużej właśnie kamerki i nie muszę nic klikać dodatkowego, robię pstryk i jesteśmy już na głównej scenie. Oczywiście no stream deck mam 15 kafelków, więc w każdej chwili mogę jakoś je tutaj zmieniać, więc myślę, że w trakcie, gdy będę streamował więcej, to będę wiedział też, co sobie tu poustawiać. Zawsze fajna sprawa. Czy w Dragon Age Inquisition da się gdzieś przechowywać przedmioty? Bo niedawno kupiłem i trochę mnie dziwi, że mam tylko swój ekwipunek. Wiesz co, cwaniaczku, nie pomogę ci, jakby był tutaj ktoś, kto grał, a czekajcie, był przecież Kazadok, chyba będzie wiedział w razie czego o tym, bo mówi, że to ulubiona jego seria, więc powinien wiedzieć. Sadge Wasylek, co się stało, cwaniaku? Taka duża kamerka do Gotika idealna, kumiś, mówisz, najlepiej, takiego dużego Robina byście oglądali, takie, na cały ekran, siema, jestem Robin, co jest u was, nie ma Gotika, jest Robinos, Robin over jakiś tam Gotik, da radę, Tokar, okej. Robin, jesteś kotem, dawaj Gotika. No jutro będzie, mówię. Dobra, byłeś patronem, pomogę ci, jeśli poprzesz nowego króla. Potrzebuję go jako karty przetargowej dla Brandy. Nie będę tworzyć golemów. Czemu mam coś poświęcać z powodu twojego poczucia winy? Kurczę, no nie wiem. Chyba bym pomógł Brandzie mimo wszystko. Chciałem pomóc Ogrenowi od samego początku. Byłeś patronem, pomogę ci, jeśli poprzesz nowego króla. Potrzebuję go jako karty przetargowej dla Brandy. Nie będę tworzyć golemów. Czemu mam coś poświęcać? Potrzebuję go jako karty przetargowej dla Brandy. Jak istnieje kowadło, można go użyć do stworzenia niewolników. I zostanie użyte. Po co szukać trudniejszej ścieżki, gdy istnieje przerąbany, ty. Prostsza. Okej. Nie możemy na to pozwolić. Po niebnej twierdzy masz schowek w kazamatach. O, widzisz, cwaniaczku, także Tokar już odpowiedział tutaj na twoje pytanie, w razie czego. Więc myślę, że będziesz mógł katek, będziesz mógł schować sobie itemki, czyli później w grze chyba, bo mam początek. No, tutaj w Dragon Age Origin też było tak, że dopiero później była ta opcja i możliwość zdobycia właśnie schowka na itemki. Tylkowski, siema, cześć, cwaniaczku. Tokar mnie uprzedził, ale tak jest składzik. Już 210 jest. O kurczę, ale leci szybko, dobra. Także zróbmy tutaj sprawę z tym golemiarzem. Cóż, pewnie ty najlepiej rozumiesz, jakie to ryzyko. Byłeś patronem, pomogę ci, jeśli poprzesz nowego. Tego Branda potrzebuje go, żeby pomóc mi odeprzeć plagę. Musisz zniszczyć kowadło, póki możesz. Nikt nie powinien mieć władzy nad cudzą duszą. Kto jak kto, ale golem na pewno doskonale to rozumie. Jest potężne, ale cena jest zbyt wysoka. Okej. Czyli kowadło jest niezbędne, to mój rozkaz, więc zniszczę je, nikt nie będziesz przez nie cierpieć. O kurcze, czyli... Aha, bo to kowadło... O ja! No, myślę, że Alistair i Vayne mają tutaj trochę racji i no... Może wyjdzie, że mam miękkie serce i muszę mieć twardą dupę, ale chyba je jednak bym zniszczył. Kurczę, szkoda tej Brandy, ja pomogłem, obiecałem Ogrenowi, że ją znajdziemy dla niego, ale nie spodziewałem się, że będzie miała takiej pobudki, więc... Dziękuję, nieznajomy. Trzeba je zniszczyć. Twoje współczucie mnie zawstydza. Nie! Nie zabierzecie mi go! Nie! Póki żyję! Branda, nie poświęcaj życia dla tego czegoś! To nie ta sama Branda, którą znasz, o co się nie widzisz, że jest niebezpieczna? Musimy zniszczyć kowadło, Branda. Dajże jej to cholerstwo! Pomieszało się jej w głowie. Może uda się z nią pogadać, jak się uspokoi. Jest opętana, nie ma dla niej nadziei. Dobrze, ogrędam jej szansę, nie podejmę takiego ryzyka. Ale ciężka sprawa. Kowadło pożera duszę. No ale kurde, golemy. No niby golemy fajnie, ale cholera, no. Kurczę, da się wygrać wojnę, myślę, że bez golemów. Ale Branda zaświrowała. Jak ja mam zrobić? Ja nie chcę, żeby ona ginęła na oczach Ogrena. Kurczę, no. Nie podejmę takiego ryzyka, jest opętana, nie ma dla niej nadziei. Dobrze, oglądamy jej szansę. Kurczę, no dałbym jej szansę. Ale jej dam szansę, to zacznie tworzyć golemy i kolejne dusze zostaną potępione. Ojejaj, będziesz miał to gdzieś, dostaniesz minusa u niego, ale dasz mu alko i łatwo przejdzie.
Niby tak, Bulbi, masz rację. Łatwe, szybkie alko i do przodu, kurde. Nie wiem, no. Nie podjąłbym takiego ryzyka chyba. Chyba nie podejmę takiego ryzyka. Nie jesteś tu jedynym mistrzem kowalstwa, Karinie. Za Gomeza, Robinie, za Gomeza. Słuchajcie mnie, golemy! Do ataku! Różdżka sterowania. A! Pomóż mi, przyjaciółko. Sam jej nie powstrzymam. Jak Velaya się nagle pojawiła, tak dziwnie, co to było? Dobra, ma różdżkę sterowania Branda. Myślę, że w takim razie skupiłbym swoje ataki właśnie na niej, żeby jak najszybciej spróbować jej tę różdżkę odebrać. Wejdź się ze mną, zgadza, bardzo miło. Rzucimy oczywiście na nią znak śmierci, aby jak najszybciej tutaj nią spróbować wykończyć. Szybkie ciosy, ma odporność na ciosy krytyczne chyba w ogóle. Okej, będziemy musieli oczywiście uważać. Dobra, jakiś stunek, ma odporność, cholera skubana, jest naprawdę bardzo odporna na wszystko. Widzę, że póki co się jakoś trzymamy, co prawda tych golemów jest dużo i akurat walą w plecy moją drużynę, to niedobrze. Okej, bardzo niedobrze. Ogren, wiesz co? Ogren bije swoją żonę w ogóle, wspaniale to wygląda. Zmień pozycję, ty też jakbyś zmienił pozycję troszeczkę, to byś nie dostał w plecy. Wow, ci to golemy układają. Bóg pobiedzi, nie pojeździ, dawaj. Łykaj miksy. Dobra, gdzie jest moja healerka w ogóle? Co ty właściwie robisz, kobieto? Nie wiem co, ona z golemem się jakimś bije. Golemy się między sobą leje w ogóle. A, bo one, golemy są, no tak, to ma sens w sumie troszeczkę. Czy ja mogę jakąś uzdrowienie? Że to zaklęcie sprawia, że rany, obrażenia i tak dalej. Wiesz co, jakbyś uzdrowiła tego leszcza, to by było fajnie. Weź mu tam zapodaj troszeczkę. Dobra. I wolę chyba się miał wszystko przesunąć, a on... Aha, on padł czy coś się stało? Nie, po prostu go chyba wyłączyli. Dobra. Branda, weź z nogi szybciutko, bo nie ma czasu, żeby się z tobą tuż... O, ten znowu umiera! Niech to szlak, no! Jezu, kochany, ledwo zostawić na chwilę i już, kurde, giną, panowie. Panowie i panie, nie ginąć mi tu, proszę. Nie, na moje warcie. Ale wpierdy, Jezus Maria, no! Dlaczego wy nie chcecie jeść tych, kurcze, miksturek? Dziady najgorsze. Jedz ta to. Jedz ta i Alister, a ty nie możesz tego zjeść, to zjesz ten. Okej. Okay. Łykać. Dobra. Branda strasznie twarda sztuka. Może warto by było najpierw się tymi golemami zainteresować, kurczę? W sumie... Aha, bo to... no nie wiem, cholera. Mam mały dylemat. Kurczę, ten golem mi okłada moją healerę. To mi się nie podoba. Weź się golemie, czep, kurde, tramwaja. Wygląda na to, że chyba popełniłem trochę błąd. W sumie można było rzucić tarczę, ale chyba silniejsze układy zarzucimy ekipie. Alister, łykaj. Tylko Velaya się jakoś trzyma. Okej, dobra. Wszyscy silniejsze, tak, łykać. Pięknie. Zarzuć tarczę nam. Magiczna tarcza. Pięknie. Tarcza się akurat przyda. Dobra, i teraz Brandę. No kurde. Ogren, spadł z rowerka, dobra. Blokujemy Lyrium. Czy było tutaj źródło? Było. Ale nie mogę go użyć. Żyły Lyrium. Okej, spróbujmy troszeczkę. Żyły. Świetnie. I teraz ożywienie w tego cwaniaka. Pięknie, poszło. Dobra, Alister umiera. O, ale trzeba się tutaj nabawić, kurde. Velaya się trzyma bardzo ładnie. Ogren znowu dostał w czachę. Pękniętą czaszkę masz od czego? Gościu. Dobra, Branda. Dostaniesz strzała chyba. Okej. Jeszcze ostatni silniejszy układ. O, matko. Chyba te kamienie nas tak bolą. Dobra, jak tam Velaya? Udało się? Dobra, czyli teraz golemy. Czy już Branda? Tak, Branda chyba już. Teraz powinno się już udać normalnie w miarę. Golemy pokonać. Co prawda możemy teraz już trochę dostać, ale jakoś sobie poradzimy. Ciężka sprawa, ciężka walka. Trochę nam się oberwie, ale nie powinno być nic złego już się wydarzyć. Parę golemów nie powinno stanowić problemu. Większego. Co prawda są wkurzające, ale mamy jakoś tutaj jak żyć. Dobra, słabszy układ powinien wystarczyć. Nie wystarczy? Dobra, tu pobiegamy trochę. Pom. Dobra, Velaya, dawaj. Kosę. Żmotnięcie, to chyba nas wykończy. Tak, dobra, to nieważne. Już teraz wykończymy golema ostatniego. I po robocie. Udało się. Chociaż łatwo nie było. Dobra, wszyscy wstawać. Posłuchaj mnie. Dobra. To zaraz cię posłucham, tylko czekaj, pozbieram trochę rzeczy tutaj. Branda, ty piczo! Miała tarczę Brandy, masywne krasnoludzkie rękawice, awangarda, srebrną rytu, jakaś broń, dużo leczenia, ekspercka runa, dwim rytu,
Aj, kurczę, no. Co za wredna piczka. Szkoda, że tak wyszło. Dobra, teraz oczywiście Wyny nam tutaj zarzuca bówki i chyba pozdejmuje z nas... Nie, skręcona kończyna. Myślałem, że zdejmie z nas efekty kalectwa, że tak powiem, ale nie wyszło coś. Chyba ogren trochę za daleko stał. Dobra. Rejestr golemów. Żyły, jest Kardin. Okej. Okay. Jak zdróweczka, cześć Ritsu, hej, no byłem skupiony, bardzo wybacz na walce, ale udało się jakoś. Jak masz kogoś z truciznami, nawalaj bomby, to mocno pomoże. Aj, kurczę, też za późno przeczytałem, wybacz, ale rzeczywiście trochę miałem ten. A z truciznami, czy ja mam kogoś, kto ma te umiejętności trucizny? Ram, pam, 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 pam. Ej, trucizny. Czekaj, to nie tutaj było, tylko w tutaj, umiejętności. Z truciznami, tak, Alister w trucizny troszeczkę miał, to by się mogli mu dać ten, jakieś bombki, no ale już trudno. Okej, okay, pogadajmy do Kardina, chociaż nie wiem, czy tu coś się stanie, więc saving się przyda. Udało się, dobry wieczór wszystkim. Ja kończę serię z Gothica 3, Fisher, jaka strona, Innos, Beliar czy Adanos? Na zawsze. Też ostatnio w walce golemy dużo dają, więc wybór Kardina jest fajniejszy. Głupia baba. Spoko. Wiedziałem, że to kowadło ją kiedyś zabije. Dobrze, że Ogren jest w stanie sobie to wytłumaczyć. Aj, Garen, siema, cześć, cwaniaku. Hej, hej. Chem za ciasnej czacha pękła. Nieznajoma. Kowadło czeka. Zakatarzone i osłabione, troszeczkę przeziębienie. Ajajaj. No w sumie ostatnia ta pogoda taka, że łatwo się przeziębić. Patronie. Zamierzam dopilnować. Podejść do rejestru, zrobisz kopię i hajs dostaniesz w mieście. Spoko. Serię z Alexa planuje dwójeczki. Już nagrałem jedynkę dawno temu. Ostatnia gobliniarskich zadymiarzy nie mam, niestety. Od mego brzemienia. Coś zaoferować? Ogren, straciłeś brandę. Czego chcesz? Potrzebuję poparcia patrona, by rozstrzygnąć spór o sukcesję. Będę wdzięczna za wszelką pomoc. Pewnie jesteś gotów. Czego chcesz, Ogren? Pewnie nie możesz sprowadzić jej z powrotem. A może jako golema, takiego jak ty? Nie zrobiłbym jej tego nawet, gdybym mógł. Mhm. Też tak myślałem. Nie chcę więc niczego, co będzie mi przypominać o tym. Lepiej zostawić to za sobą i iść dalej. Kurde, Ogren to jest jednak. Jest wciąż kwestia elekcji. Znaczy, wciąż potrzebujemy patrona. Hejeczka, heja, heja. Stara gwardia na streama. Trochę ciemne coś dzisiaj na kamerce. Podzięcę za twą pomoc. Ostatni raz wezmę młot w dłoń i dam ci koronę, którą wręczysz temu, kogo uznasz za lepszego króla. Okej. Okay. Spoko. O kurde, golem mi kuje koronę. Co się dzieje? Cinematic wjechał jakiś solidny. Kujemy, kujemy koronę. Koronę króla golemów, coś mi się tak wydaje taką. Ale golem niezły. Ciekaw jestem, czy bardzo by było ciężko go pokonać, gdybym się zdecydował go zlać, a nie brandę. Wow. Już 220, Dominiku. Wiem, no po prostu chciałem dokończyć ten wątek, zobaczyć co się wydarzy i dlatego się przedłużyło troszeczkę. Wow, aż się zrobiłem turbo jasny. Jaka zajebista korona! Chyba ją wezmę dla siebie w takim razie. Ja będę królem Orzammaru. Proszę. Gotowa. Daj ją komu zechcesz. Okej. Okay. Nie chcę znać ich imion, ani wiedzieć o nich nic więcej. I tak już żyłem o wiele dłużej niż powinienem. Nie należę do tego świata. Zniszczę kowadło, taka była umowa. Szkoda, że nie możemy wykorzystać kowadła. Zniszczę. Będę ci wdzięczny, człowieku. Co prawda, no obiecałem, nie? Ale jak to niby zniszczyć? Przecież to jest turbo jakieś wypasione kowadło. Ha, jaki młotek z dupy! Bo tutaj, tu mamy... Czekajcie. Czym by to zrobić? Kurczę, nie trzeba taki śmieszny jakiś głosik właśnie. Bo tutaj to mamy taki młotek do kowadełka, który specjalnie tu leżał, żeby pierdyknąć i zniszczyć. Super zabawa. Atrast Naltunsza. Obyś odnalazła drogę w ciemności. Atrast Naltunsza. Jak poleciał Leroy Jenkins i się zjarał w lawie Essa Cheeta. A ja mógł dać jakiś item fajny, chociaż jeszcze jak już leciał i tak, hehe. Polecam powtóreczkę z Shale. Wyzwolicie, osiągnięcie. Ogren się zgadza. Otrzymane przedmioty, ukończone zadanie, zdobyte umiejętności. 5000 rzeczy, to jest fabuła. Natchnienie, średnia premia do kondycji. Ten członek drużyny natchniony twym przywódcą otrzymuje średnią premię do kondycji. To Ogren, cwaniaczek. Ten jest dużą premię do siły woli ma. Alister to jest w ogóle ogromna premia.
No, Velaria to wiadomo, co robi. Chłe. Nieźle. No, mógłbym z Shilą to zrobić jeszcze drugi raz, ale to ten. Kardin się walnął, Branda nie żyje. Fajna zabawa. Dobra, mamy tutaj. Kresowski drugi miecz, średnia sztaba Basrebra, Biba, milion rzeczy. Kurde, co jest? Oglądam jakiś serial, albo anime, albo łapy serial. Łapy precz od złota. Tak, tak, Karnis. Normalnie. 10 złotych. O, dycha od Karnisa. Dzięki, Karnis. Dowiesz się, jak przyprowadzisz Shale do miejsca, gdzie było kowadło pustki. Okej, okej. No ja się domyślam, że historii pewnie jest jeszcze więcej. Rejestr golemów jeszcze weźmy, sprawdźmy. Widzisz dziwną kamienną tablicę. Zbadaj tablicę z bliska. Runy są we złotych krasnoludzkich. Zdaje się, że jest to długa lista imion. Każde z nich jest opatrzone znakiem rodowym. Zrozumiesz tylko nieliczne z nich. Na samym dole zapisane słowo: czcimy pamięć tych, którzy złożyli te ofiary. Niechaj ich imiona nie zostaną zapomniane. Jasne. Runy są wryte na tyle głęboko, że dałoby się je przekalkować. Ogręt, co to jest, poznajesz? No, myślę, że ta historia może mieć drugie dno nawet i w ogóle. Może być ciekawe. Wolusia, sprawdzić w wolnej chwili? Mogę sprawdzić pewnie. Powtóreczkę zrobimy pewnie, ale może już nie na dzisiejszym streamie, tylko później. Anime tak, jak najbardziej serial ostatni, jaki obejrzałem, to Lokiego obejrzałem sobie. Orzesz ty w mordę. A z animców to na nie pamiętam. To pomnik ku czci wszystkich krasnoludów, które stały się golemami. Dam za to głowę. Nieźle. Ten młotek. W ogóle jeszcze go tak dziwnie trzymała, no, zbagowało się grubo. Kobek, wsparcie na dole znajdziesz w opisie streama na pewno informacje. Siema Robin, oglądam Twoją serię Zwykle 1 Dolina Zombie. O, T-Bone, miłego oglądania w takim razie. Przekalkulujemy oczywiście runy. Szybka kalka i do przodu, wchodzamy do plecaka, spis golemów zebrano i spoko. Tu mi jeszcze kamienny golem, widzę, że jakiś został resztki z niego. Mocny okład leczniczy, to mi się przyda, bo zmarnowałem chyba wszystkie okłady lecznicze, jakie tylko się dało zmarnować. Świetnie. Czy mogę odpalić jeszcze mapę? Właściwie to już w tym miejscu nic więcej chyba na nas nie czeka. Złoża Lyrium oczywiście bardzo dużo było ich i już żeśmy, no więcej nie potrzebujemy. Więc możemy wracać. Mamy zniszczone kowadło, Branda nie żyje, mamy również cóż, koronę. No to szlak trafił moje wyobrażenia. Jakie anime teraz oglądałem? Jesteś, oj, musiałbym sprawdzić, bo nie pamiętam nazwy. Także wybacz. Wracać do miasta, do kongresu. Deshirowie muszą dowiedzieć się o tym jak najszybciej. Chodźmy, dopóki jeszcze nowy król mi się przyda. Chcę się jeszcze rozejrzeć. To co, może od razu do kongresu? Ci Deshirowie od lat próbują zniszczyć miasto. Jeszcze im się nie udało. Musiałbym sprawdzić. Lecę na tego Bolta, pozdrawiam. No, Kazadok, hej, cześć, cześć, trzymaj się, cwaniaku. Czyli co, do Orzamaru lecimy oczywiście. Trzymaj się, trzymaj, dzięki piękne, że byłeś. Dzięki za wsparcie tutaj na streamie, na czatku. No i tak, kurczę, tak to wygląda. Streamek 2,5 godziny prawie trwający. Taki niby krótki stream, a się jak zawsze przeciągnęło. Młotem żeśmy rozwalili kowadło, zrobiliśmy rozpierduchę, głębokie ścieżki udało się przejść, łatwo nie było, ale daliśmy radę, więc bardzo spoko. To co, Behelen czy Harrowand? Błagan Behelen? A ja nie pamiętam nawet, który jest który. Do niczego nie prowadzi. Także no. A więc po co ta gra? Żądam natychmiastowego głosowania. Mojemu ojcu pozostało jedno dziecko, które może przejąć jego dziedzictwo. Kto śmiałby mu tego odmówić? Twój ojciec na łożu śmierci kazał mi przysiąc, że nie zasiądziesz na tronie. Przepraszam, że przerywam, lordzie sekretarzu, ale powróciła szara strażniczka. Haha! I wszyscy nagle, co? Szara strażniczka wróciła? Powinniśmy pozwolić strażniczce mówić. Jakie masz wieści? Jest. Takie wieści, że w głowie się nie mieści. O, te. Takie wieści, że w głowie się nie mieści. No nie wiem. Mam koronę wykutą przez patrona Caridina dla króla, którego wybrał. Przenoszę koronę wykutą na kowadle pustki przez samego Caridina. Mam koronę przez patrona. Caridin był uwięziony w ciele golema. Łapy precz od złota. Organek? Bardzo spoko. O! Kobek. Dzięki pięknie. Gobliniarskie zadymiarze, let's go! Dzięki za dychę, cwaniaku. Piękne dzięki. Co Huk dychę wysłał? I my mamy w to uwierzyć? W słowa starego moczy mordy. Organek spoko, lubię bardzo. Chociaż ostatnio mało słuchałem organka. Cisza! Jak w Polsce? No, same jak same. Jest dziełem patrona. Bajo. Nosi starożytną pieczęć rodu Ortan. Powiedz nam, strażniczko, kogo wybrał Caridin? Behelena Harrowanda chciał, żebym dał koronę temu, kogo sama wybiorę. Ja nie pamiętam, kogo ja chciałem. Błagam, Behelena mam wybrać, a kogo ja wcześniej wybierałem?
Pamiętacie, za kogo się tam biję na arenie i tak dalej? Boże, ja w ogóle nie pamiętam. Dla mnie ci dwaj ziomkowie to w ogóle ja nawet nie wiem, który jest który. Czy to ten po lewej, czy po prawej. Także czatek, możecie mi przypomnieć, kto to tam był, jeśli pamiętacie w ogóle, bo ja zupełnie nie pamiętam. Fajnie się gra w takiej giereczki, że nie pamiętam nawet tych. Trójka, Harrowanta. Ja za Harrowanta się biłem, naprawdę to kar? Oh shit, man. Tutaj Kazadog mi pisze, że lepiej, żebym Behelena wybrał. To może jednak za Gomeza. Dobrze, bardzo dobrze. Bo jest za Harrowantem, ale ja ci mówię Behelen. Co to za różnica jest tak naprawdę? Za niego się biłeś. Trochę słabo, jak się biłem za jednego, a ten... No szybko, bo Bolt mi przyjedzie. Dobra, to zobaczmy, co z tym Behelenem będzie, jak go wybiorę. Ale brak mi słów, strażniczko. Kłaniam się przed twą mądrością, jakkolwiek późno okazaną. Okej, okay. Nie mam pojęcia, co się dzieje w tym momencie, ale spoko. To zagaduję, że tamten to był ten drugi. A co za lecz? To ten, co go wybrałem niby? Jaka korona zajebista, essa. Dobra, nie wiem, kliknąłem tego drugiego zioma. Jestem ciekaw, co się wydarzy. A to jest ten zły jakiś, no nie? Zobaczymy, co powie po tym, jak dostanie koronę na łeb. Jak się okaże, że jest w Redding, no, to wczytywanie będzie. Nie, ale tak ten. Chciałem zobaczyć po prostu, co się wydarzy. Widzę, że się odpalili. Niech ziomkowie uznają cię godnym, pierwszym pośród lordów wszystkich rodów oraz królem Orzammaru. Jakby się ta korona trzęsie na głowie. Zajebiste. Ty uznajesz mnie jako króla? Zobaczmy. Nie mogę sprzeciwić się woli patronów. Tron jest twój, królu Baelenie. Okej, okay. Czyli widzę, że jego ten... Moim pierwszym edyktem będzie rozkaz jego egzekucji. Wiedziałem. Wiedziałem. Oczywiście chciałem tylko zobaczyć właśnie dlatego to. Nie dałem ci korony, byś był tyranem. Wszystko, co przyniesie Baelenowi, spotka to samo. Harrowant był honorowym rywalem, został w spokoju. Sama lepiej niż ktokolwiek rozumiesz, jaka wojna nas czeka, strażniczko. Tak, tak. Nie możemy pozwolić, by Orzammar pozostał podzielony. Aha. Każdy, kto kwestionuje moją władzę, służy mrocznym podmiotom. Wiedziałem. Wrócę do pałacu, by zebrać generałów. Ach, tak, tam dobra. I tak nie chciałem cię wybierać na króla i wybrałem to tylko dlatego, żeby zobaczyć, jakim będzie wrednym gnojem. Zaskoczyłaś. Cmoki mnie w pompkę, gratuluję. Gdzie moje wojska? Wywalaj, nie chcę mi się z tobą gadać. Oczywiście, że się wczytuję i nie będę nigdy z tobą wchodził w żadne tutaj jakieś te. Szybki zapis w kowadle pustki. Oczywiście, let's go. Także swojaki, oczywiście. Ten wredny gnój. Lepszy król nie musi być lepszą osobą. Ja wiem, że nie, ale ja nie chcę takiego wrednego gnoja za króla. Essa. Straciłeś brandę, oczywiście, tak, tutaj ten. Siema, siema, zniszczy kowadło, elo, elo. Także no, nie no, oczywiście śmieszkuję, ale no. Harrowant to tradycjonalista, ten, którego wybrać, będzie lepiej rządził, bo będzie ograniczać, nie będą go ograniczać go tradycje, ale doceniam, że to zrobiłeś. Znaczy nie, no w sumie tak już od początku planowałem, że będę pomagał Harrowantowi, tylko nawet nie pamiętałem, jak gościu ma na imię. Także to i bardziej mi ten, znaczy wiadomo, że no możliwe, że właśnie byłby lepszym królem tamten ziomuś, dobra, przekalkulujemy sobie runy, że lepszym byłby właśnie ziomem ten Behelen. Że rzeczywiście rządziłby lepiej, cóż, twardą ręką i konkretnie, ale jednak mimo wszystko bardziej... O nie, co ja zrobiłem? O nie, wyszedłem sobie z tego. Mogę szybkie? Nie! Wyszedłem z szybkiego tego! Podróżowania! Aaa! Weź zagadaj ogrę do mnie jeszcze raz, nie chcę mi się więc teraz taki kawał drogi. Fucking! Dobra, cwajki. Siema Robinek, siema Grizzly. Skrzynia Robin z tyłu. Nie zebrałem skrzyni? Dobra, to możemy się i tak wczytać, bo wywaliłem sobie podróż szybko, także no. Dodałeś w kuszę zamiast wzrękę w 10 odcinku gumiś. Wiem, widziałem. Dobrze, że mnie uświadomiły cwaniaki w komentarzach, bo kurde, naprawdę, lipa. Nie wiem dlaczego, przeskoczyła opcja po prostu w tym. Przeskoczyła opcja dialogowa chyba i coś się wywaliło. Kurczę, dobra, teraz jasne, okej. Okay. Przeskoczyła opcja dialogowa i kliknąłem nie to, co chciałem i się popczuło, no i właśnie. Dancio, siemka, cześć, Robin skrzynia, no już zebrałem. Siema Robinku, siema Grizzly. Także no, weźmiemy szybko tutaj, wybierzemy tego króla, o którego walczyłem już od dawna. I akurat 2,5 godziny stryma będą machnięte. Ogren, co to jest? Przekalkuluj runy. Przekalkuluj ty. Przekalkuj ty, Robino. Dobry polski język, widzę, tu jest robiony. Dobra, to co, idziemy od razu do kongresu.
Lecimy, hits i tak. Ale twarda ręka to nie wszystko. Tacy ludzie jak on często padają ofiarami zatrucia albo zasztyletowania. Tyrani często spadają ze stolika, nieważne jak są skuteczni. No, zazwyczaj historia pokazuje, że tak, koniec końców tyrania kończyła się zazwyczaj źle dla tyrana, chociaż nie zawsze. Są przypadki w historii, gdzie jednak tyrania i takie rzeczy mimo wszystko dalej jakoś tak ten potrafiły ludźmi sterować. No, tak, no stream miał być do 20, ale mi się przedłużyło tutaj z tymi zabawami. Mam koronę, przynoszę koronę wykonaną na kodle pustki przez samego Karidina. Karidin był uwięziony w ciele golema. Tak, dałem orden. Mamy uwierzyć, lalala, kotki 2. Harołonta wybrała. Doceniam twą szczerość, strażniczko. Pomimo piętrzących się trudności okazałaś się niezwykle szlachetna. No spoko, a ty jesteś wrednym gnojem, który chciał wszystkich zamordować. Jaa, fucker, dobra. Mamy teraz tego przypadki w historii obecnej. No nawet dwa takie mi przychodzą od razu do głowy. I to wcale nie jakoś daleko stąd. Każdy, kto ma władzę, ma cel w cel na plecach? Każdy, kto ma władzę, ma cel na plecach. No nie wiem, no myślę, że nasz prezydent Polski to raczej nie ma żadnego jakiegoś specjalnego celu. Podpisuje wszystko, co mu podstawią i inni mają jakiś cel. W ogóle świetny ten efekt zielony. Dobra, zobaczmy teraz nowego króla, co zrobi ten za to ze swoim rywalem. Czy będzie się okaże trochę normalniejszy, czy jednak będzie dalej ten? Nie mogę patrzeć na te krasnoludy, wyglądają tak XD. Godnym, pierwszym pośród lordów wszystkich rodów oraz królem Orzammaru. Temu też się korona na łbie trzęsie S, ale dobra, będzie fajnym królem, mam nadzieję. Nie zamierzam na to pozwolić. O, no wiadomo, że tak. Przodkowie przemówili. Harold jest twoim królem, złóż mu hołd. Pozwolicie powierzchniowcowi decydować o losie krasnoludów? Uwaga, mają broń! Straże! O, zadymka! Let's go! No to nieźle! O kurde, Behelen postanowił, nieważne co, ważne, żeby jego jakby ten, zabić chce króla, który został wybrany. Co chłop robi? Ja pierdycham. Ale grubo, no nie spodziewałem się, że to będzie taka rozpierducha jeszcze. W ogóle smutna sprawa, że krasnoludy wystąpiły przeciwko krasnoludom. Nie dość, że jest ich tak mało i są tak bardzo osłabieni, to jeszcze postanowili walczyć i zabijać się między sobą. Masakra. No ale okej, Behelen musi w takim razie zginąć. Cóż zrobić? Rzućmy na niego oczywiście znak śmierci. No i szkoda. Mógł pobiedzić, nie pojeździć. Dobra, to ja sobie pozbieram z tych ziomków, co się da, bo wiem, że pewnie później nie będę w stanie. Lululu. Dobra, ja chcę finałowy cios. Dla mnie! Ja chcę finałowy cios. A, bo I'm stuck. Step bro, I'm stuck. Dobra, grubo. Lodowa szkała jakieś tutaj, coś tam, deshiry. Przyznaję, że nie spodziewałem się, by nawet Bejle. Ale impreza. Sprzeciwił się słowu patronki. Ani też tego, że tak wielu go poprze. Lecz większość Orzammaru. Gra o tron wersja Orzammar. Naprawdę jest. Tak. Wierzę, że wkrótce opanujemy to powstanie. Wierzę w ciebie, królu. Pokaż mi, że jesteś silnym królem, a pójdę za tobą. O ile nie przychodzi w tym, to wysłanie wojsk. Pokaż mi, że jesteś silnym królem, a pójdę Wolę za tobą. Być zapamiętany jako władca sprawiedliwy i współczujący. Silny zbyt często oznacza tyrana. Ten bunt nie ujdzie mu jednak na sucho. Lojalni wobec tronu natychmiast rozpoczną przygotowania do wyprawy na powierzchnię. Orzammar dotrzymuje podpisanych traktatów. No i dzięki, ziomo. Dziękuję, królu Harumoncie. Może wasze panowanie będzie oznaczać początek nowej ery dla Orzammaru. A teraz, jeśli wybaczysz, muszę udać się do pałacu i wprowadzić nasze plany w życie. Muszę wracać do moich obowiązków. Zadbaj tylko o to, by armia stawiła się na wyzwanie. Nie postawisz pomnika ani niczego podobnego ku mojej pamięci. Ja muszę wracać do mojego obowiązku. Nosiłem tę laskę jako przyboczny króla Endrina. Weź ją jako pamiątkę twojego miejsca w Orzammarze. Normalnie foltest. Życzę ci powodzenia na wojnie z plagą strażniczką. Okej, dzięki. Oby nastały kolejne 400-lecia pokoju. No, oby więcej niż tylko 4, ale spoko. Sprzymierzeniec Harwanta, nowe osiągnięcie, zaktualizowano przedmioty. Przejdzie do historii. No, wiem, domyślam się, że przejdzie do historii. Większe zestawy leczenia ran, jakieś duperelki, dobre cwaniaki. Jak widzicie, król został wybrany, a nasze zadanie w Orzammarze, no cóż, powiodło się, myślę, że naprawdę dobrze i że udało się to zrobić. 2,5 godziny live'a i mamy to ogarnięte. Także sympatycznie, to jeszcze mogę zagadać do Orty. Mam na imię Orta. Orta, to od Orta. Od dawnego rodu Ortanów. No spoko. Oddali nam nasze miejsce w kongresie, a w archiwach wciąż jest rejestr dłużników rodu Ortan. Kiedyś będę mogła ci odpowiednio podziękować za wszystko, co dla mnie zrobiłaś. Spoko. Przyda się każda suma, jaką możesz podzielić. Po prostu dalej popieraj króla Harwonta. Wystarczy mi twoje szczęście. Nie no, siana, nie chcę, kobieto. Wiesz, że mam takie pieniądze, że nie chcę nic.
Przyda się każda suma, po prostu popieraj króla, wystarczy mi twoje szczęście. Może, że popieraj króla. Zrobię. No. Nie wiem, czy zostały jeszcze jakieś rodowe skarby, ale jeśli tak, to możesz zabrać, co chcesz. Okej. Muszę tylko znaleźć kogoś chętnego do poszukiwań. Może nawet całą ekspedycję. Skoro Taik ciągle tam jest, coś musiało przetrwać. Ród Ortanów nie zapomni ci tej przysługi. Okej. Okay. Czy to nie zabrzmiało oficjalnie? Fajnie to zabrzmiało, pojęcie Orta. Otwierają dla nas pokoje w ukończono jakieś zadanie dodatkowo jeszcze, spoko. Dobra, wychodzimy do diamantowego zakątku. Zrobiłaś wrażenie nawet na najlepszych z nas. Okej. Okay. Gdybym usłyszał to z drugiej... Co za gościu? Powiedziałbym, że to skutwione ugarstwo. Mamy dzięki tobie króla, strażniczko. Wiadomo. Reszta też jest imponująca, ale Legion jest najbardziej wdzięczny za nowego wodza. Możemy porządnie zabrać się do walki z pomiotami. Okej, okay, cieszę się. Feralden potrzebuje was w najlepszej kondycji. Orzomar ma szczęście, że z nim jesteście. Mogę liczyć, że stawicie czoła. Cieszę się, potrzebujemy nie, was. Nasze miejsce jest tutaj. Kiedy powstrzymasz już plagę, to dopilnujemy, żeby nie miały dokąd uciec. Mhm. Będziemy po twojej stronie. Żaden inny powierzchniowiec nie może tego powiedzieć. Perswazja, potrzebujemy was na górze. Pokażcie światu, co potraficie. Spróbujmy. Tylko ty masz tyle bojowej wprawy, żeby poprzeć te słowa. Każdy legionista jest winien ojczyźnie śmierć, ale jeśli nasza śmierć jest potrzebna na powierzchni, to niech tak będzie. Ale kiedy wygramy, no spoko, do wiadomo. Cześć wszystkim, cześć Sonie. Szkoda, że tak późno, ale hej, hej. I do skulptorium, bo dać rejestr golemów. Jasne, jasne. Chciałem zagadać tego ziomka. Dobra, słuchajki. To żeby nie zapomnieć, pobiegniemy tam od razu, ale to już będzie raczej końcówka streama, bo naprawdę mocno się już tutaj przedłużył. Ja wiem, że miał być krótki i taki fajny, ale zazwyczaj jak siadam i ma być krótki stream, to wychodzą jakieś 3 godziny i jest zadymka. Także na koniec jeszcze, pamiętając, pójdźmy do rzeźbiarza. Doskonała robota, strażniczko. Nadchodząca koronacja króla Harrowmonta została odnotowana we wspomnieniach. Super. W czym jeszcze mogę ci pomóc? Mam do ciebie rejestr. Mam kopię pewnych dokumentów. Co to? Lista imion i klanów? Większość z tych klanów już nie istnieje. Czy to prawdziwa lista? Możesz się założyć o własną owłosioną żyć. I to zabrana z tablicy w twierdzy Caridina. A zatem to prawda? Z tymi plotkami o tak zwanych ochotnikach Caridina? To niewiarygodne. Chciałbym sporządzić kopię. Skulptorium nigdy nie miało wielu informacji na temat Caridina i jego golemów, a co dopiero dowodów takiej wagi. Strażniczko, mam nadzieję, że ten artefakt z naszych archiwów wystarczy za nagrodę. Muszę natychmiast zawiadomić okay. Skulptorium. Skoro by to było, to będzie spoko. Coś tam dostałem, sam nie wiem za bardzo co. Czy coś jeszcze? Mogę ci porozmawiamy o Orzamarze? Nie, nic chyba. Także zadanie wykonane. Oddaliśmy rejestr golemów. Zadymka zrobiona, save robimy i moi drodzy, udało nam się. Mamy ogarnięty Orzamar, także kolejne nasze przygody będą, w sumie sam nie wiem gdzie do końca. Bardzo było fajnie, bardzo mi było miło. Może się przerzucę tutaj na większy ten, na większy ekran, żebym się mógł z wami ładnie pożegnać. Także cwajki, bardzo mi było miło was dzisiaj gościć. 2 godziny 37 pokazuje mi tutaj właśnie licznik czasu na OBS-ie, także mam nadzieję, że bawiliście się chociaż troszkę miło w trakcie tego streama, że spędziliście dobrze czas. Pamiętajcie, że w razie czego jeszcze łapkę w górę można zostawić tutaj, żeby gdzieś tam później ten. Powtórka będzie jutro około godziny 9:10, jak już będzie ładnie przerenderowana na wysoką jakość, także w razie gdyby ktoś przegapił, będzie mógł nadrobić. No i już lecę i dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się cieplutko. Słyszymy się na kolejnym streamie. Możliwe, że w niedzielę, ale nie chcę tutaj za dużo jeszcze mówić, bo to może różnie wyjść. A na pewno będę informował was już normalnie o kolejnym live'ie, tak wiecie. Tak normalnie, normalnie. No co? Trzymajcie się, cwaniaki. Bardzo mi było miło, fajnie, że wpadliście. Możemy wrzucić sobie jeszcze końcową nutkę. I trzymajcie się. Na razie, cześć, papa. Ja tutaj znikam już z tego miejsca. I słyszymy się na kolejnym. I pstrykam. I dajcie mi znać, kiedy usłyszycie, że pstrykam, to będę wiedział, kiedy wyłączyć streamek. I papa. Cześć, cześć. Miałem kota pokazać. Idę jeszcze po kota. Szybko.
Jerek spał, ale oczywiście też się z wami ładnie pożegna. Co prawda bardzo, jak widzicie, zaspany kitku. Także żegnamy się z wami. Miło było. Dziękujemy za pieniążki na karmę. Będzie dużym kotkiem. Duży kotek będzie, tak? No. Także Jaskier idzie spać dalej, a my się żegnamy. Cześć, cześć. Trzymajcie się. Idziemy cię położyć, cwajaczku.